4 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na kolejne spotkanie w Nocnych Światłach. Po raz 1779 się spotykamy w tym programie, który od poniedziałku do czwartku na antenie Radia Plus możecie Państwo słuchać przez radio w całym kraju tradycyjną drogą, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. 4 razy w tygodniu również działa w trakcie programu Forum Wymiany Myśli dla Świetlików. Zapraszam tam, gdzie zwykle od ponad 11 lat, czyli na profil Radio Plus facebookowy pod pierwszym postem od góry. Tam miejsce na Państwa komentarze, myśli, refleksje, pytania, które mogą się pojawić. A dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, rozmawiać będziemy o oczekiwaniach, założeniach i rozczarowaniach. A jest z nami Państwa i mój gość Izabela Antusiewicz, przytulam.pl, trenerka mocnych stron certyfikowana przez Instytut Gallupa i autorka książek rozwojowych. Witam Cię, Izo, serdecznie. Dobry wieczór. Witam Cię, Pawle. Dobry wieczór. Słuchaczom naszym też mówimy dobry wieczór. Tak, no to świetlików mówimy. Tak, przecież, no owszem, zdecydowanie. Zwłaszcza jednego dwoje, świetlika. Ale nie sami. Tak, ale ja od razu chcę pozdrowić pana kierowcę, który mnie tu przywiózł i który jest wiernym fanem tej audycji. Dołączam i powiedział, się. Że będzie słuchał, więc tak, pozdrawiam tak, już serdecznie. Już mi powiedziałaś o tym, więc też pana serdecznie pozdrawiam, ale wszystkich świetlików, tak. Okazjonalnych i stałych pozdrawiam, jak zwykle zresztą i w sercu was noszę. Napisała Anna Karolina na początku programu, właściwie na początku, przed początkiem. Lepiej nie mieć oczekiwań, żeby później gorzko się nie rozczarować. No, zobaczymy, zmierzymy się z tak tym. Tak trochę z tego wyszliśmy, szykując ten temat. Tak, ale dlaczego o tym? Bo kiedy w sierpniu zastanawialiśmy się nad dwoma tematami do wyboru, to zdecydowaliśmy się we wrześniu jako pierwsze spotkanie nasze potraktować tą rozmową o spełnieniu, czyli o tym obsesyjnym pragnieniu człowieka dobrobytu. Tak nam jakiś kontekst w tym momencie wskazywał, że warto akurat tym się zająć. Natomiast nie ukrywam, że ten temat oczekiwań, założeń i rozczarowań też jest mi bliski. Bo to jest moja rzeczywistość. Ja naprawdę się doskonale odnajduję, bo jestem człowiekiem, który nie może żyć bez celu. Jeżeli tego celu nie ma, to ja po prostu orbituję w jakimś niebycie, który jest dla mnie jakąś potworną stagnacją, wyniszczającą psychicznie, emocjonalnie, fizycznie, relacyjnie. Ja po prostu nie mogę się odnaleźć, jeżeli mam jakąś pustkę, jakiś, znaczy ten nothing box, czyli to pudełko nic, od czasu do czasu mi się włącza, ale to jest po prostu dla higieny, to jest taki break, po prostu, żeby jakoś odpocząć, żeby ten cały szum, zawirowanie mózgowe jakoś zepchnąć do kąta i tą miotłą... I pobyć w nic. Tak, pobyć w nic. Czyli w tej mojej głowie pozbawionej komórek szarych. Ale generalnie to po prostu ja właśnie w ten sposób funkcjonuję. I szczerze mówiąc, powiem, że bez rozczarowań to te oczekiwania i założenia w ogóle nie miałyby jakiegoś sensu. A ja trochę tak jak nasza słuchaczka, chciałabym oszczędzić sobie rozczarowań, więc mam od czasu do czasu mam postanowienie poprawy w rozumieniu moim takim wewnętrznym. Dobra, tym razem zero oczekiwań, zero i wszystko będzie niespodzianką i wszystko będzie pretekstem do radości. To się nie da. I po prostu nie, nic nie oczekuję. I to u mnie głównie, bo ten temat wypłynął z powodu mojej podróży do Albanii w tegorocznej, bo... Słynnej podróży. Słynnej już między nami podróży do Albanii, która mnie srogo doświadczyła, tak na razie oszczędzę naszym słuchaczom pikantnych szczegółów, ale srogo mnie doświadczyła ta podróż i właśnie w przestrzeni rozczarowań. No, jednego nie przeżyłaś, jak to zajechała taczanka z CKM-em przed kawiarnię i zaczęła mierzyć do pewnego gościa, co mi opowiadał pewien jejmość, że był świadkiem takiego wydarzenia w mieście albańskim. No ale to było przed czy po? No to było... W 92 roku. To było... pierwszych latach jeszcze tego stulecia. No tam się takie sceny działy, no bo tam to prawo zemsty, może nie wendety, bo to we Włoszech, ale odpowiadające między tej zemście rodowej, cały czas funkcjonuje w kulturze albańskiej i czasami oczywiście to się kończy tak, że tam na postraszeniu oczywiście, żeby było wiadomo, że uważaj bratku,
No ale wiesz, w miejscu publicznym na placu, gdzie jest kawiarnia, zajeżdża ci samochód z taczanką i wiesz, i gość odbezpiecza CKM. W ogóle skąd on to wziął? Rozumiesz? Z piwnicy od babci. No zapewne. No, skończyło się na strachu, nie, no, i to wielkim sen, strachu. No. Takich sen nie przeżyłam. No będzie pewnie jeszcze okazja zawinąć do tematu Albanii. No generalnie mówiono mi, że Tirana to jest brzydkie miasto. No i jak tak słyszysz, że Tirana to jest brzydkie miasto, Tirana jest stolicą Albanii, no to jak możesz sobie wyobrazić brzydkie miasto? No jak brzydkie miasto może być? No masz jakieś porównania z polskimi miastami, mam, które nie cieszą mam, się chlubnym. Nie wymienię nazwy, bo nie będziemy nie będziemy obrażać żadnego polskiego miasta, bo wszystkie miasta przy Tiranie z Polski, jakie widziałam, są piękne. To jest po prostu miasto zaniedbane i w tym sensie brzydkie, pozbawione zabytków, bo przywódca komunistyczny Albańczyków stwierdził, że będzie bardzo ambitnym przywódcą komunistycznym i postanowił, że Albańczycy przestają wierzyć. No tak, Hodzia rzeczywiście tak, był, on postanowił, ambitnym człowiekiem, tak, on miał oczekiwania. Tak, miał oczekiwania dużo i postanowił ogłosić światu, że Albania będzie pierwszym komunistycznym, ateistycznym państwem. No i jak ogłosił, tak zrobił, czyli zburzył kościoły wszelkich wyznań. Został tylko w centrum Tirany jeden meczet, który był po prostu pokryty freskami włoskich artystów. To jest w ogóle ewenement na skalę światową. I on został, bo on był po prostu jako zabytek uznany. On był zdesakralizowany, ale uznany jako zabytek i to był jedyny zabytkowy obiekt religijny w kraju. Niepełniący funkcji religijnej. Niepełniący funkcji religijnej. I w związku z tym to miasto jest takie komunistyczno-brzydkie. Ono się tam cywilizuje. To jest w ogóle niesamowite, bo jak chodzisz po Tiranie, to czujesz się jak w Warszawie w latach 90. Kantor co drugi. Sklepy z różnego rodzaju produktami nie zawsze oryginalnymi. Ciuchami i tak dalej. I taki rozkwit jakby na tym poziomie ulicy, parterze tych wszystkich kamienic, budynków, bloków, rozkwit taki wolnego rynku, tak jak to u nas było w latach 90., czyli kto może, ten otwiera, nie? Ale jak podniesiesz swój wzrok nad już na pierwsze piętro, to tam są odpadające tynki ze ścian. Na przykład my mieszkaliśmy w takim bloku, w którym drugie piętro było zamurowane, miało okna, więc ja nie wiem, co tam było na drugim piętrze. Nie było okien, tylko mur był w tych oknach. I w środku oni mają naprawdę, znaczy my mieliśmy Airbnb, takie mieszkanko dla gości zachodnich zrobione, więc naprawdę na wysokim standardzie. Ale wejście do klatki, to nawet nie było oznaczenia klatki, tylko pan nam wysłał zdjęcie, jakiego rodzaju urządzenia wiszą nad wejściem do naszej klatki. Jakie kable, tak? Jakie kable i jakie takie puszki były do internetu chyba takie. I tam były 4 klatki i każda miała te puszki, ale nasze były inne. I po tych puszkach mieliśmy poznać, którędy idziemy do tego mieszkania, nie? No znakomite. Cudownie, cudownie. I potem chodzisz po tej Tiranie i tak... Bunkry przerobili na muzea. No właśnie, bunkry. To jest bunkry, to, na co zwracali uwagę wszyscy podróżnicy, którzy ośmielali się wybrać do Albanii jeszcze w latach 90. bądź w pierwszej dekadzie tego stulecia. Tak. Bunkry i jeszcze raz bunkry. Hodża miał obsesję wojny atomowej, a ponieważ zadarł ze wszystkimi największymi mocarstwami, z Chinami się trzymał, ale potem też wziął rozbrat. Tak. Bo to sam kontra cały świat. Long story short, to było tak. On najpierw obiecywał, że tutaj będzie bratem, na przykład z Jugosławią, a potem ogłaszał, że przywódca Jugosławii, Tito, tak, on nie jest prawdziwym komunistą, a ponieważ co dał w Albanii prezencie, to w Albanii zostaje. No i już miał Jugosławię przeciwko sobie, potem tak zrobił z Rosją i potem tak zrobił z Chinami. Czyli najpierw korzystał z sojuszów, a potem się obrażał. Więc pod koniec swojej władzy miał na pieńku z 3 największymi mocarstwami, które były blisko tej Albanii. No i bał się chorobliwie wojny atomowej. Jak nie przekręcam, to 70 tysięcy bunkrów w tym malutkim kraju.
No tak, było tych bunkrów naprawdę. Trudno policzyć, ale to są nieprawdopodobne liczby. Odbyłam taki spacer po Tiranie, taki free tour z takim bardzo zapalonym młodym Albańczykiem, który kocha swój kraj i opowiadał całą tą historię. Więc on opowiadał o tej liczbie bunkrów, które się kryją pod tym miastem. No nie tylko pod miastem, bo tak. W plenerze też można było je spotkać naprawdę na czasami całe rzędy tych bunkrów. Zupełnie takich, powiedziałbym, miejscach, gdzie no, nie ma skupisk ludzkich. A tak niszczy krajobraz, że to się w głowie nie mieści. Obecnie jeszcze pomazane tymi wszystkimi graffiti, więc to wygląda strasznie. Jeszcze pamiętam moi koledzy podróżnicy, których zapraszałem do programów podróżniczych, które kiedyś prowadziłem cyklicznie przez długie lata z Magdą Gierech, którą teraz pozdrawiam w innym radiu, opowiadali o swoich pierwszych wrażeniach, jak to zobaczyli tą Albanię no taką straszną i taką odpychającą i pomyśleli sobie, no dobra, ale idziemy na plażę, tam zapomnimy o wszystkim. Och, to może w drugim wejściu rozczarowaniu. I kiedy stanęli na wydmach, to po prostu... Oniemieli. Oniemieli, tak. I nie z zachwytu. Nie. Tam zobaczyli śmietnik. Po prostu tam było wszystko. Tam było wszystko. Wszystko, co możemy zobaczyć w naszych śmietnikach. Plus kabarety. Opony, gruz, wersalki. Tak. Wszystko. Wszystko. Tam morze od razu rozbijało się o jakieś stare meble. No właściwie nie było gdzie postawić stopy. Tam się szło jakimiś korytarzykami do brzegu. Zgroza. Trudno mi to sobie wyobrazić. Ja próbowałem, ale nawet pokazywałem jakieś zdjęcia, ale to było tak straszne, że wymazałem to z pamięci. No i teraz... A z drugiej strony, Albania otworzyła się na turystykę i jest bardzo popularnym kierunkiem czasowym. Więc my zachęceni jakby tą taką... pozytywną komunikacją ze strony i Albańczyków, i turystów, którzy odwiedzają ten kraj, ruszyliśmy w podróż. No i tym razem popełniłam ten błąd, bo miałam oczekiwania. No bo otwieramy się na turystykę, piękne. Mówi się o morzu wokół Albanii, przy brzegach Albanii, jako o polskich Malediwach, znaczy europejskich Malediwach. Zdjęcia w ogóle z tych katalogów pokazują ci lazur, ale naprawdę lazur i piękną wodę. No więc ja tak... Ale co mają innego pokazywać? Ja sobie tak jakby połączyłam stare doświadczenia, to ja już tak zmierzam, drodzy słuchacze, do meritum naszej audycji, skąd nam się te oczekiwania biorą. Więc ja sobie połączyłam stare moje wizyty, na przykład w Grecji, czy na innych wybrzeżach, które miałam okazję doświadczyć. I jak zobaczyłam te piękne zdjęcia z Albanii, tego niebieskiego morza, no to sobie też od razu wyobraziłam siebie na tej plaży, odpoczywającej. Na Wersalce. Prawie, że pląsającej w zachodzie słońca, syrenie wodnej. I jakoś tak miałam duże oczekiwania co do tego odpoczynku, bo sporo jeździmy z Piotrem i to, drodzy państwo, wiecie, bo tu często o tym opowiadam. Dużo z tych podróży, większość jest podróżą... Czyli ze swoim ślubnym mężem. Tak, osobistym. Moim ślubnym, osobistym mężem. I dużo z tych podróży jest po prostu podróżami służbowymi. Czyli jeździmy, ale przy okazji pracujemy tam, gdzie, dokąd jeździmy. I ta Albania to była taka gwiazda w naszym kalendarzu, że to będzie urlop. Że to będzie wreszcie bez pracy, tylko sobie pojedziemy na tydzień, odpoczniemy, zwiedzimy kraj, wypożyczymy samochód, pojedziemy z Tirany nad morze. I tu zawieszę taki ten głos, bo oczekiwania to właśnie te wyobrażenia. Czyli ja sobie siebie wyobrażałam jako super wypoczętą, zadowoloną z warunków, zadowolona, tak sobie wyobrażałam z tego, no, że wrzesień, że jeszcze będzie tam gorąco, że jeszcze będę się kąpać i pląsać po plaży. A plaże wszystkie sprywatyzowane. Zapchane leżakami tak, że ciężko było przejść do brzegu morza. Plaża żwirkowa, nie piaszczysta, taka żwirkowa. I leżaki z parasolami w cenach od 10 do 30 euro dziennie. I nie ma alternatywy. Bo to nie chodzi o to, że ja nie chcę zapłacić za leżak. Ale gdybym nie chciała leżeć na leżaku, to nie ma takiej plaży. Bo wszystko jest sprywatyzowane. No to zobacz, po drugiej stronie Adriatyku
na wybrzeżu w okolicach Rimini. Tych leszaków stoją tysiące, czasami na stosach, bo tylu przyjeżdża tam turystów, że zazwyczaj one w ciągu dnia są wszystkie używane. I nikt tam nie bierze za to ani grosza, bo wszyscy wiedzą, że na czym innym się zarabia tam. Na infrastrukturze, a nie na leżaku. Tak. Chociaż ku mojemu zaskoczeniu w tym roku, po raz kolejny odwiedzając Hel, który staram się raz na jakiś czas zerknąć, zaznaczyć, co tam się dzieje. Tak, zaznaczyć. Tak. Na swojej mapie podróży. Tak, tak. Jak to mówią niektórzy, obsikać. No ale to tak oczywiście w cudzysłowie. No bo tam lubię sobie stanąć na tym cyplu i popatrzeć na koniec Polski, gdzie się łączy z morzem. Ku mojemu zaskoczeniu, po raz pierwszy od wielu, wielu lat zobaczyłem leżaki płatne 100 zł dziennie. Nie ma innej opcji. Nie ma tam. To 100 zł to jest taniej niż te 30 euro. No wszystko jedno. No. Ale tak, wiesz, tych leżaków plaża pełna, tak. Tych leżaków tam jak kot napłakał i właściwie nie za bardzo jest potrzeba ich używania. Oczywiście tam mają parasolki, jeżeli ktoś się zbrażyły na słońce, no to dokładnie. Albo to niech sobie korzysta, woli nawet nad Bałtykiem leżeć na leżaku, a nie na kocu. No właśnie. No. Ale doceniłam bardzo i to jest dalej o rozczarowaniach i różnego rodzaju radościach podróżniczych. Bo tak sobie patrzyłam na te leżaki, taka rozczarowana i myślę sobie, i co nam przeszkadzało nad Bałtykiem? No co nam nad tym dzikim Bałtykiem przeszkadzało w tym Władysławowie? No właśnie, trochę chłodniejsza, inny kolor kompletnie. Karwieńskie błota, tam bardzo mało ludzi, a plaża byłam w zeszłym roku. Zobacz, chodzimy swoimi śladami. Byłam i w Białogórze byłam. Tam też jest też piękny ładnie. Rezerwat. Tak. Mhm. Także ja lubię nad Polskie Morze jeździć i to poza sezonem, totalnie. Nie rozumiem tego mody na parawany i tak dalej. Ale tak sobie do tego męża narzekałam na te leżaki w Albanii i myślę sobie, i co mi przeszkadzało nad Bałtykiem we Władysławowie? I przypomniało mi się, co mi przeszkadzało a propos rozczarowań. Bo w tym roku w czerwcu we Władysławowie, kiedy byliśmy nad Bałtykiem, było 12 stopni. I to mi troszkę przeszkadzało. No więc jak człowiek chce ponarzekać, to sobie znajdzie pretekst. Tak sobie myślę. I te oczekiwania, że na przykład nad Bałtykiem będzie co roku piękne słońce. Ja mam co roku takie samo oczekiwanie, ale nie co roku się rozczarowuję. I te nasze oczekiwania, one się tworzą w nas. I to jest ciekawe. Po przebytym doświadczeniu z przeszłości mamy takie jakby modelowanie do przyszłości. Czyli zauważ, że jeżeli nie znasz w ogóle tego doświadczenia, na przykład nie wiesz, jakiego smaku się spodziewać i nikt ci nic nie powie na temat duriana na przykład, tak? I nie wiesz, czego się spodziewać. Słuchaj, to nie masz żadnych oczekiwań. Oczywiście, no ale żadne inne kiwi, żaden inny granat nie smakował mi tak, jak ten pierwszy. Dokładnie, a kiwi to w ogóle, ja pamiętam pierwsze kiwi. Pamiętam. W ogóle degustację pierwszych rzeczy pamiętamy, nie? W ogóle pierwsze rzeczy pamiętamy. To było tak niesamowite, tak bogate. Żadne potem następne tak nie smakowało. Ale ja w ogóle jak spróbowałam to kiwi, to się, po pierwsze, czym tu się zachwycać? Dlaczego kwaśny jest taki owoc? I w ogóle kto odkrył, że wewnątrz tego skórzastego, brązowego worka jest coś dobrego? Ja się zawsze zachwycam. I co chciałaś mu zrobić? Nic, po prostu powiedzieli mi, że trzeba obrać, to obrałam. Zjadłam, ale bez zachwytu jakoś. Ja do tej pory nie jestem jakąś z klubu kiwi fanką tego owocu, bo to trzeba trafić naprawdę na dobrze dojrzały, a nie przejrzały, więc to jest taki dla mnie trudny do odgadnięcia owoc. Ale właśnie to, że jeżeli nie mamy żadnego doświadczenia, to nie umiemy zbudować oczekiwań. A jeśli mamy chociaż trochę podobne doświadczenie, to z natury naszego mózgu będziemy sobie budować fantazję na temat tego, co nas czeka, na podstawie tego, co już wiemy o podobnych doświadczeniach. No i to są fantazje. To są fantazje i one, no właśnie. To krótka przerwa w takim razie. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o oczekiwaniach, założeniach, i
rozczarowaniach. A jest z nami Izabela Antoszewicz, przytulam.pl. Państwo też macie swoją przestrzeń do zagospodarowania. Tam zapraszamy gdzie zwykle. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Forum wymiany myśli dla świetlików czeka na Państwa. Oczekiwania, założenia i rozczarowania. O tym wszystkim dzisiaj rozprawiamy w Nocnych Światłach. Izabela Antoszewicz, przytulam.pl. Jest z nami. Państwo mile widziani jesteście na Facebooku. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. I Moniz napisała do nas tak. Od jakiegoś czasu uznałam, że moje zdrowie psychiczne jest ważniejsze od cudzych oczekiwań. W związku z tym wymagam od siebie więcej niż od innych. I trzymam się, że jeżeli nie oczekujesz, to się nie rozczarowujesz. Tak, to jest ta recepta, która już będzie pewnie jak mantra powtarzana i przez naszych słuchaczy i tutaj w studio, że, bo ja doszłam dosyć szybko w tych moich rozważaniach nad sobą i moimi rozczarowaniami, że rozczarowania są adekwatne do oczekiwań. I ja może będę dzisiaj przytaczała te podróżnicze moje rozczarowania, bo możemy się też ludźmi rozczarowywać, a akurat wobec ludzi ja nie mam żadnych oczekiwań naprawdę od dawna, więc ja się ludźmi nie rozczarowuję. Chociaż wiem, że mogę być dla kogoś rozczarowaniem. Czyli jeżeli ktoś czegoś oczekuje, to moje zachowanie może być dla kogoś rozczarowaniem, ale jeśli chodzi o moją relację z ludźmi, to ja mam przez to moje zawodowe doświadczenie 10 lat pracy na talentach i tego, że inni są inni, to ja po prostu już przestaję się dziwić. No, ale więc myślę, tutaj że wiele osób może mieć z tym poważny może problem. Mieć, tak. Może więc mieć myślę, że sobie problem. Tam trochę zawiniemy też do tych międzyludzkich rzeczy. Bo widzisz, tutaj jeszcze kwestia bliskości relacji jest tak. bardzo istotnym czynnikiem. Można nie mieć oczekiwań z założenia, ale podświadomie wynikające z uczuć, z bliskości, z tej relacji, z przestrzeni, z która... schematów tak, też relacyjnych, tak, które to, mamy... Ktoś może rozczarować, poważnie. Tak, mimo braku oczekiwań, no po prostu jak to? Przecież zawsze był inny. No to właśnie, to znaczy, że oczekujesz, że będzie zawsze taki sam. No nie, no był tak, inny po prostu, że nie przypuszczałem, że go stać będzie na coś takiego. Okej. No bo zbudowałem sobie jakiś obraz jego behawioralny, czy nawykowy i tak dalej. Zatrzymam się nad tym na moment, bo mówisz o tym, że nie mieć rozczarowań to jest coś, co można sobie wypracować, nie mieć oczekiwań. Tak. I że te rozczarowania są adekwatne do oczekiwań. Tak, w związku to z tym, taka moja teza na dzisiaj. Widzisz, ja też miałem taką tezę i czasami u mnie nawet rozczarowania były większe niż oczekiwania, ale dopiero w momencie, kiedy zobaczyłem, rozczarowałem się sam sobą. Wielokrotnie zobaczyłem, że stać mnie na rzeczy, o których nie przypuszczałem, że mogę zrobić w życiu, że się jakoś tak zachować, że po prostu byłem tym raz zażenowany, zdruzgotany w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Suma summarum, to mnie nauczyło tego, że jak mówi święty Paweł, człowieku, który niech ten, komu wydaje się, że stoi, baczy, by nie upadł. Żeby nie upadł, dokładnie. I widzisz, i to w jakiś sposób stało się dla mnie szczepionką, która pozwoliła mi przyjąć siebie takiego, jakiego nie chcę znać. Może nie to, że nie znam, ale faktycznie nie znałem, ale poznałem i przez długi czas nie chciałem znać, aż w momencie, kiedy przyjąłem, że rzeczywiście to jestem ja i stać mnie na coś, czego... Może jeszcze nie wiem, ale jestem jakąś nieznaną ziemią dla samego siebie. Przestałem mieć jakieś oczekiwania wobec siebie, że będę tylko taki, jaki bym sobie wymyślił. Jaki bym chciał być. Czyli ta fantazja na swój temat. Natomiast to mi pomogło niwelować poziom rozczarowania, kiedy okazywało się, że jednak nie jestem taki, jaki bym chciał być. Mówisz o tym fragmencie pisma od świętego Pawła, że, tak jest. Że jak stoisz, to bacz, żebyś nie upadł. To ja myślałam, że jestem w kontrze do ciebie, ale nie, jesteśmy jakby w tej samej drużynie, jeśli chodzi o taką miłość miłosierną wobec siebie. Czyli ja też miewałam w życiu zachowania, którymi sama byłam zaskoczona. I to jest moje słowo, że mnie to zachowanie zaskoczyło. Nie, że byłam rozczarowana sobą. No właśnie, mocno będę obstawała przy tym, że są wśród nas ludzie, którzy
w relacjach międzyludzkich nie mają oczekiwań, więc nie mają rozczarowań. Czyli ja nie mam oczekiwań co do mojej świętości, bo jak jakby włożyłeś tutaj świętego Pawła, to świętości, czyli takiego bliskiego ideału zachowaniom. Nie mam takich oczekiwań, więc nie mam rozczarowań też. Co nie znaczy, że tego nie pragnę, co nie znaczy, że do tego nie dążę. I teraz w momencie, kiedy sama siebie zaskakuję jakimiś reakcjami, to mogę być na siebie zła, mogę mieć taki spory poziom gniewu, że ale nie nazywam tego rozczarowaniem. Tak sobie teraz nawet zajrzałam do siebie, do takich właśnie mrocznych różnych historii w moim życiu i ja nie, raczej mogę być zła, że pewnych rzeczy nie przewidziałam, nie zaplanowałam, o tym też chcę, o planach chcę też dzisiaj powiedzieć, ale rzadko kiedy używam jakby wobec siebie, czy wobec drugiego człowieka słowa rozczarowanie. Nie? Bardziej, może to lżej brzmi, może tak sama siebie oszukuję, że takie zaskoczenie niż rozczarowanie, nie? Czyli mamy jakieś pewne schematy na temat drugiego człowieka i zaskakuje nas ten człowiek swoim zachowaniem. No tak, ale zaskoczona może być sobą pozytywnie bądź negatywnie. Dokładnie. Więc negatywne zaskoczenie jest pewną formą rozczarowania. Tak, tylko ja nie używam tego słowa, że rozczarowałam się sobą albo rozczarowałam się kimś, ale kwestia terminologii. Tak, dokładnie, więc mówię, może sama siebie oszukuję, może rzeczywiście to też chodzi o to rozczarowanie. I naprawdę będę jakoś broniła jak konstytucji tego, że rozczarowanie jest adekwatne do oczekiwań. Czyli do tego, bo co to jest oczekiwanie? Ja sobie rozłożyłam semantycznie to słowo kiedyś w głowie. To jest czekanie na coś. Oczekiwanie. Czyli jak mamy oczekiwania wobec kogoś, to czekamy na to, że ten ktoś tak się zachowa. Albo postąpi wobec nas, albo i wobec innych i tak dalej. Jeżeli ja miałam oczekiwania wobec mojego urlopu, że on tak, czy siak będzie wyglądał, to jak on nie mógł tak wyglądać, a ja nie mogłam nic zrobić, czyli totalnie byłam poza kontrolą moją własną, no to rozczarowałam się najpierw Albanią, a potem, kiedy mój mąż uświadomił mi, że po prostu moja złość wynika z tego, że nad niczym nie mam kontroli w tym kraju, no to wtedy jakby przyszła dla mnie taka refleksja, okej, dobra, to jeżeli to chodzi o kontrolę, to ja już wiem, jak sobie z tym poradzić. I przestałam narzekać. No tak, to jest coś w tym, myślę, z trenowania życia, jak mówi Izabela Kobierecka, twoja imienniczka. Jeżeli się trenuje życie, to ja nawet duże wydaje się takie mocne wydarzenie, które no, powinno spowodować jakieś rozczarowanie, które no, będzie takie destabilizujące, można sobie z nim poradzić. Można sobie z nim poradzić dlatego, że wie się, że no, może nie jest tak, jak miało być, no ale cóż, świat się nie zawali i może po prostu następnym razem będzie lepiej. Ja pamiętam takie rozczarowanie, znaczy rozczarowanie, no takie zaskoczenie niemiłe, kiedy wybrałem się z przyjaciółmi kiedyś na bardzo dużą trasę, taką pieszą po górach. Taki trekking, no naprawdę bardzo poważny. I jedna z osób złapała kontuzję. A mieliśmy iść w zespole i nawzajem się wspierać. No i tutaj plan się zawalił. Cały misterny plan. Cały misterny plan, tak, bo to był bardzo misterny plan. Taki postawiony na wysoki wyczyn. I jednak szybko sobie z tym poradziłem. Krótko mówiąc, no, żałowałem tej osoby, niestety musiała nas opuścić i to było myślę chyba najtrudniejsze w pewnym momencie, bo na początku poczułem się zaskoczony sytuacją i tak pomyślałem, rety, no nic z tego nie wyszło, co miało wyjść, ale po chwili zobaczyłem, że to może wyjść, tylko trudno, no szkoda, że nie będziemy w tym całym gronie. W tym składzie, tak. No i wyszło, no i jakoś ta osoba wróciła do zdrowia całkiem szybko, ale już potem nie dołączyła do nas, no więc skończyliśmy w mniejszym gronie i to też było fajne.
I pamiętam, że ten moment, w którym właśnie wiedziałem, że muszę sobie z tym poradzić. To bo zamieszanie inaczej, w głowie, nie? Tak, bo inaczej to mi zatruje całą resztę, bo to było w połowie się stało. Mm-hmm. A to była naprawdę bardzo długa trasa, no taka mm-hmm. na 4-5 tygodni. Mm-hmm. To było bardzo takie ostre przejście. I to jest jeden z takich przykładów, było ich wiele, które pozwoliły mi na to, żeby z tym rozczarowaniem jakoś się mierzyć w życiu. To też, kiedy mówisz o tej wadze rozczarowania, które jest równe oczekiwaniu, no w jakiś sposób wiem, że można sobie z tym poradzić, nawet jeżeli ten potencjał rozczarowania jest dużego kalibru, mm-hmm. albo nawet może większy niż można by się było spodziewać. Mm-hmm. Tak, no bo mam wrażenie, że my w tych oczekiwaniach mamy nadzieję, że to będzie, nie wiem, wspaniały mąż, wspaniała wycieczka, wspaniały samochód, za który tyle pieniędzy zapłaciłem i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy takie nadzieje, mamy marzenia, czyli biegniemy jakby do przyszłości i w tej przyszłości w jakiś sposób snujemy sobie doświadczenia, które mogłyby nas czekać. I w momencie, kiedy jesteśmy zajęci tym bujaniem w przyszłości, to jakby odrywamy się od rzeczywistości, czyli na przykład, żeby zejść na ziemię i sprawdzić, czy rzeczywiście ten samochód ma takie osiągi, jak myślę, że powinien mieć, czy rzeczywiście ta kobieta, czy mężczyzna, z którym chcę się związać na dłużej, ma takie predyspozycje, czy to jest tylko mój książę z bajki, ale takie naprawdę wyimaginowane książę, czy królewna z bajki. Czyli w momencie, kiedy odlatujemy do przodu w te nasze wyobrażenia, to odłączamy się od naszej logicznej części mózgu i nie umiemy tego tak fachowo zmierzyć i sprawdzić, nie? I w momencie, kiedy sobie to fantazję mam na myśli takie wybieganie w przyszłości, prognozowanie pewnych rzeczy. Kiedy sobie fantazjujemy na temat przyszłości, no to jak to zwykle w marzeniach, tam jest bardziej kolorowo, bardziej ciepło, bardziej niebiesko. Morze jest bardziej niebieskie, a piasek bardziej biały. Ale widzisz, coś w tym jest, że no, być może ja mam taki mózg, który produkuje oczekiwania i pewne cele. Tak, no cele są. No, obśmiałaś mnie kiedyś, że jak ja cię obśmiałam? Obśmiałaś mnie, tak, że ale no, przyjąłem to z godnością. Okropny gość. że jeżeli już się, że tak powiem, zagłębiłem sport samochodowy, to już od razu myślałem o tym, żeby być mistrzem świata w rajdach i to nie tam jednokrotnym, no wielokrotnym. I jak twoje oczekiwania versus rozczarowanie? Jak wiemy, wystarczy wejść do statystyk WRC i zobaczyć, że tam mojego nazwiska nie ma, więc przyjąłem to z godnością również i z takim, no, łatwo mi to stosunkowo było, no bo to było gdzieś w takiej sferze, że wiedziałem, że to jest marzenie, które wbrew wszystkiemu może się spełni kiedyś, ale nie mam nic przeciwko temu, jeżeli się nie spełni, chociaż będzie mi żal. Bo tak samo było z tym, z tą grą na basie, o której ci mówiłem, że jeżeli już to dojść do takiego stopnia artyzmu i techniki, że to będzie coś niezwykłego. No wirtuozeria, po prostu. No i tak, tutaj też się, to też obśmiałaś i powiedziesz, no jeżeli nie pamiętasz, to powiesz, dlaczego od razu najlepszy? No bo taki miałem cel. Tak. Wiesz, tak. Bo to mnie winduje. No ja wiem, że nie jestem doskonały, więc żeby podnieść... Tą motywację wykrzesać tak, w sobie motywację, też, nie? Oczywiście. Mm, dokładnie. Jak coś piszę, jakiś tekst, czy robię jakiś program, czy coś takiego, to ja chcę, żeby on był najlepszy. No jasne. Najlepszy. No i robisz najlepsze nocne światło. Jak gotuję, to ma być najlepsze na świecie, najsmaczniejsze. No. Wierzę, ja nie wiem, czy Paweł się tu chwali swoimi kulinariami na nie Facebooku. Nie wiem, nie mam się czym chwalić. Zdjęcia. No, przecież to nie można tutaj nie opowiadać. Można. Nie można wszemi wobec opowiadać. Dobra, to wróćmy do tego cel, a oczekiwanie, bo dla mnie to są dwie różne rzeczy. Cel jest bardzo konkretny. Mierzymy, palimy w ten cel, mierz, pal, tak? I żeby być najlepszym kierowcą rajdowym czy wirtuozerskim basistą. To są aspiracje dla mnie.
to są aspiracje. Czyli dążymy. Jest takie powiedzenie, że leć na księżyc, nawet jak nie dolecisz, to przynajmniej będziesz wśród gwiazd, nie? I to ja rozróżniam jakby to aspirowanie do pewnych rzeczy. Per aspera ad astra. No tak. Czyli aspirowanie, czyli czy inspirowanie się, czy dążenie do pewnych rzeczy rozróżniam od oczekiwań. Bo oczekiwania to są takie twarde punkty dotyczące przyszłości. Może miałeś oczekiwania na ten złoty medal? Ja nie jestem medal, kobietą. No, ja u kobiet wiem. Ponoć wszystko w głowie, wszystko się łączy. Tam wiesz, jest taki słynny mem, gdzie u mężczyzn jest tylko on, off i tak działa, a u kobiety jest 30 pokręteł tych patrz, potencjometrów. Nie dotarł więc... do mnie ten mem. No patrz. Algorytmy no może uznały, wiem, być że może będzie tak jest to wkurzać. W głowach kobiecych, że tam wszystko się łączy ze wszystkim, ale u mnie na przykład oczekiwania z aspiracjami się łączą. Okay. Może ja mam tutaj, to jest jakaś kobieca część mózgu u mnie, jakiś uszkodzony jestem pod tym względem, a może właśnie tak powinno być. Też nie chciałabym, żebyśmy sobie tutaj poszli w taki dyskurs, co słowo, które znacza i kto co ma, bo chciałabym dać dzisiaj słuchaczom taką... Odrobinę nadziei. Odrobinę nadziei. O, to świetnie, bo ja mam tutaj bardzo istotny wątek. To słuchaj, o tej nadziei. Przerwa na piosenkę tak. I zawieszamy na nadziei. Czekajcie na nas, wracamy z nadzieją. Tak, z oczekiwaniami i z nadzieją, dokładnie. I proszę państwa, dzisiaj właśnie o tym rozmawiamy. O oczekiwaniach, założeniach i rozczarowaniach. Izabela Antosiewicz jest z nami, przytulam.pl. Zapraszam na Facebook, profil Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Dzisiaj w Nocnych Światłach o oczekiwaniach, założeniach i rozczarowaniach rozmawiamy z Izabelą Antosiewicz, przytulam.pl. Państwa i mój gość dzisiaj w studiu Nocnych Świateł. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze i refleksje pod pierwszym postem od góry. Profil Radia Plus, tam zawsze jest w trakcie Nocnych Świateł forum wymiany myśli dla świetlików. Będziemy tam zaglądać, na przykład, o proszę, Anna Barbara napisała, są takie oczekiwania, które wynikają z pragnień serca, a są takie pragnienia serca, które mimo rozczarowań dalej w nim płoną. Osobiście po wielu rozczarowaniach swoje pragnienia serca przyjąłem jako dobrodziejstwo inwentarza, już nie oczekuję, nie modyfikuję założeń, zaprzyjaźniam się z pragnieniami, by dojrzeć ich korzeń i powód ich istnienia w sobie. No, bardzo piękne słowa. Pięknie, bardzo tak. Piękne słowa. O, i to jest nadzieja. Tak, to jest dla nadzieja, naszych słuchaczy. Ale jest jeszcze inna nadzieja, bo chcę nawiązać, ponieważ no, koniec roku już bliżej niż początek. A, zaraz, kalendarzowy, dobra. Kalendarzowy, tak jest. To chcę przypomnieć, o czym rozmawialiśmy w pierwszym programie tegorocznym w Nocnych Światłach. 8 stycznia gościem programu był Paweł Jaczewski, menadżer wydawnictwa NT Business, mentor, trener rozwoju osobistego, mówca motywacyjny, podobnie jak ty. I rozmawialiśmy o tym, taki był tytuł programu, przycisnąć czy odpuścić? Oto jest pytanie na nowy rok. I rozmawialiśmy o tym, bardzo ten program rezonował i we mnie, i w wielu słuchaczach, miałem sygnały, żeby nie upadać, nie stawiać sobie takich oczekiwań, które prędzej czy później mogą nas doprowadzić do rozczarowania dużo większego, niż moglibyśmy to znieść. To znaczy takie rozczarowanie, które nas po prostu rozłoży na łopatki. To jest to słynne, wiesz, 1 stycznia tak. Pełne siłownie, 7 stycznia puste bieżnie, tak, rowerki i tak dalej. I tak dalej. Tak, Blue Monday, itp. No. itd. Więc żeby się nie ściśnieniować, bo ciśnieniując się możemy naprawdę napompować się tak, że zrobimy sobie duże kuku. Że spuchniemy. Spuchniemy. I dlaczego chcę teraz przekierować na nadzieję? Bo rzecz, która o tej nadziei mówi, to skoro już tutaj święty Paweł nam się pojawił w rozmowie, to ja chcę znowu sięgnąć do listów Pawła, do listu do Hebrajczyków, który nawiązuje do Księgi Rodzaju. Do historii Abrahama, który, jak wiemy, uwierzył nadziei wbrew nadziei. No Abraham, jak tutaj z profesorem Piotrem Kosiakiem, czy to mówiliśmy w cyklu Mężczyźni i Kobiety w Biblii, czy podczas różnych naszych rozważań, psalmów, czy chociażby wczoraj historii chrześcijaństwa, jakoś tam się tam Abraham zawsze przewija i to jest ten człowiek, który naprawdę stał wobec absolutnego upadku wszelkich oczekiwań.
człowiek, który w tej kulturze, która bardzo była nastawiona na liczne potomstwo, nie miał dzieci. Rozumiane jako błogosławieństwo tak, Boże. Jako błogosławieństwo. Tak, znaczy, bo to też... Widzisz, no to błogosławieństwo, on jeszcze może nie błogosławieństwo Boże, ale takie oczekiwania społeczne, kulturowe. Tak. Jako, że on usłyszał głos Boga i za nim poszedł. Uwierzył nadziei wbrew nadziei, że to całe jego bogactwo, które posiadał, nie zostanie przejęte przez jednego z jego sług, bo on nie miał spadkobiercy, tak. Po prostu z krwi, ze swojego rodu. I co pisze święty Paweł w liście do Hebrajczyków? Albowiem, gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę, nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąść, przysięgał na samego siebie, mówiąc, zaiste, hojnie cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę, a ponieważ tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane. I ciekawe, no bo on oczekiwał tylko tego, że Bóg mu obiecał. Że Bóg mu obiecał, a więc uwierzył nadziei wbrew nadziei, że skoro nie wiemy tak naprawdę, jak Bóg się objawił Abrahamowi. Pismo o tym nie mówi. To jest bardzo lapidarnie tam napisane. To, możemy to interpretować na różne sposoby. Gabriel Noe w filmie, przepraszam, nie Gabriel Noe, Noe, w filmie Noe, jego reżyser nam pokazał to jako jakiś taki cichy dialog na pustyni, bez słów. Niemniej możemy tutaj zastanawiać się, jak to się stało, że Abraham uwierzył, że on oczekiwał, on miał pewność, że oczekiwał, że to się spełni, prawda? Nie miał żadnych podstaw, patrząc na swoją rzeczywistość materialną, świata tego, żeby w to uwierzyć, a jednak uwierzył, czyli miał oczekiwanie, że ta obietnica się spełni. A żona, jak usłyszała od trzech wędrowców, że za rok o tej porze będzie w ciąży, to się chichrała. No właśnie. No właśnie. A Abraham uwierzył. No ale miał też moment taki, że wiesz, że pomyślał sobie, a może nie z Sarą, tylko ze służącą. Ale wiesz, z Izaakiem to już inna historia. No, to już jest dużo, jakby, to jest kontynuacja rozwoju tej wiary, nie? No ale nie bez powodu nazywamy Abrahama ojcem wiary. I to jest właśnie ta wiara w to, że jak Bóg obiecał to obiecał. I chociaż mam 100 lat, to też mogę zostać ojcem. I chociaż żona moja ma łono zamknięte, to też może zostać matką. No bo co dalej pisze Paweł w liście do Hebrajczyków, ale już w rozdziale 11. Bo przez wiarę przywędrował do ziemi obiecanej jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając Izakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. I właściwie można powiedzieć, że się nie doczekał de facto czegoś takiego, ale uwierzył Bogu, kiedy on mu objawił to jego potomstwo, czyli to dziedzictwo wielkie, które będzie jak gwiazdy na niebie tak liczne, albo jak piasek na morskim brzegu. To zupełnie inna plaża niż ta w Albanii. No i proszę państwa, on tak pięknie buduje atmosferę, a potem sprowadza to do ziemi. No, nie, no, trzeba żebyście jakoś państwo się nie rozczarowali. Duchowość powinna stać mocno na nogach, na ziemi. Dokładnie, już widzieli to miasto obiecane, a potem plaża w Albanii. No dobrze, to z tą nadzieją, jak to jest? Znowu, jakbyśmy popatrzyli sobie, co to jest nadzieja, to no, nadzieja nie daje nam pewności. A oczekiwanie jest czymś tak, moim zdaniem, podszyte takim założeniem o pewności. Czyli zakładam, że tak będzie i wtedy tego oczekuję. No i z tym jest związane to rozczarowanie, że kiedy tego nie ma, to jestem rozczarowany. Tak naprawdę, drodzy państwo, myślę, że w tych całych rozczarowaniach najbardziej rozczarowani jesteśmy sobą. Jesteśmy rozczarowani, żeśmy sobie tę fantazję stworzyli. Bo ona nie ma żadnych podstaw naukowych, ani dowodów, ani faktów tam nie braliśmy pod uwagę, bo gdybyśmy wzięli, to by był realistyczny cel, jak u redaktora Pawła. Przypomniałeś mi, że się śmieję. Potrafisz zawinąć. Mam dzisiaj dobry humor i jakoś nie jestem jeszcze śpiąca. No dobrze, ale wracamy do tej nadziei. Czyli nadzieja jest, nie jest oczekiwaniem. Nadzieja jest wiarą
ulokowaną w przyszłości, a oczekiwanie jest pewnością ulokowaną w przyszłości. O, złapałam tę różnicę właśnie teraz. Tak sobie gadam do Państwa i łapię sobie dla mnie znaczące różnice. Czyli nadzieja to jest wiara w przyszłości, a oczekiwanie to jest pewność przyszłości. I to jest naprawdę różnicujące, co my w tej przyszłości będziemy tam knuć w swojej głowie na temat przyszłości. No ale ja obiecałam słuchaczom, że trochę nadziei im zostawimy, że nie tylko takie rozczarowania, ale ja jeszcze chcę wrócić do Albanii na chwilę tylko. Być może, ktoś nas, kto słucha, jest zachwycony tym państwem i turystyką. Ja w końcu doszłam do tego, że może jak się jest w takim zamkniętym kurorcie, all inclusive, ma się baseny i dostęp do prywatnej plaży i do tych leżaków w ramach usługi hotelowej, to może to trochę wygląda inaczej niż z perspektywy podróżników, którzy wypożyczają samochód, jadą z pewną nadzieją. Inaczej wygląda to na bookingu, inaczej wygląda to w rzeczywistości i tak dalej, i tak dalej. Więc no właśnie, znowu, oczekiwania. Jak patrzę sobie na pokój i widzę ładne, wyremontowane pokoje i mimo, że w tym miejscu potem aż specjalnie oglądałam zdjęcia, słuchaj. Bo ja myślę, naprawdę? Wybraliśmy takie lokum z takim miejscem, czy tam na pewno były zdjęcia tego pokoju? I już byłam się gotowa kłócić o inny pokój, nie? Bo byłam taka nabuzowana. I siedzimy w tym pokoju, oglądamy i na końcu rzeczywiście było zdjęcie też naszego pokoju. Ale jak wybieraliśmy, to ja miałam oczekiwanie, że dostaję ten pokój po remoncie. Że to będzie ten pierwszy, ten ładniejszy, ten tak? I tak. Jakby nie brałam, nawet chyba dalej nie oglądałam, bo te pierwsze zdjęcia mi się podobały. Bo tak, bo ja już tam rozkładałam moje walizeczki, nie? A no i o to chodzi, że my dopisujemy sobie tę piosenkę po jednej nutce. Wiesz, to, ale jest wyższa szkoła jazdy w tym wszystkim, bo to jest pewne oczekiwanie, które wynikające z tego, jak my sobie budujemy naszą wizję rzeczywistości, tak, do której dążymy. Ale tutaj bardzo ciekawa rzecz napisała Moniz na Facebooku. Jeżeli robimy coś dobrego, to róbmy i nie oczekujmy niczego w zamian. Bądźmy zadowoleni z samego faktu, że to zrobiliśmy. I to jest duża sztuka. Cudownie, bo siłą że to rzeczy. Jeżeli zrobimy coś dobrego, naprawdę oczekujemy, nawet podświadomie, a jeżeli ktoś świadomie tego oczekuje, to naprawdę jest to bardzo duża przestrzeń do rozczarowań. Od razu mi przychodzi tutaj na myśl fragment Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 17, gdzie jest mowa o służbie. Jezus mówi taką przypowieść. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Bardzo wielką pokorą wykazywał się, cytując te słowa, i był wielkim wzorem dla mnie właśnie pokory, nieżyjący już papież Benedykt XVI. To był pokorny sługa, naprawdę. I wielki teolog. I teraz a propos tego dobra, że kiedy robimy dobro, to rodzi się w nas taka... handel wymienny, bym chciała powiedzieć. Czyli wymiana. Czyli ja tobie dobro, ty dobro, to się bierze. $2 dobra, to daj mi chociaż tych 50 centów dobra, nie? Chociaż troszkę. Nie? Chociaż podziękuj, chociaż bądź wdzięczny. Tak, chociaż się ukłoń, nie? Tak. I pocałuj w rękę. Ale z drugiej strony, zobacz, jest takie powiedzenie, z którym ja się totalnie nie zgadzam, że dobro wraca. A co to, bumerang, że ma wrócić? No tak, to znaczy... dobro wraca w sensie metafizycznym. Ale dobro znaczy, jest. Ono znaczy, nie wraca, nie znaczy, odchodzi. Ono, znaczy, jesteśmy zanurzeni. Jest jakiś rezerwuar dobra, w którym jesteśmy właśnie, tak jak powiedziałeś, zanurzeni. I ono wraca, znaczy to tak bardziej literacko, poetycko, jeżeli to ująć, to ono wraca, czyli nie traci się go. A dla mnie to w ogóle dobro wraca, to jest, myślę, że ma tak filozoficzne korzenie w karmie. Czyli karma wraca. Ale jak karma wraca, to refluks.
No właśnie, to już to nie jest przyjemne. No, z karmą trzeba ostrożnie, bo można się przekarmić. Ja naprawdę, jak ktoś mi opowiada, cytuję to, że on coś tam zrobił i mówi, bo dobro wraca. To znaczy, że on to zrobił z intencją, że ktoś inny potem mu to dobro w jakiś inny sposób zwróci. To wisi wieniec laurowy na szyi. Tak, ale że to do niego wróci. Czyli nie jestem dobry, bo chcę być dobry, tylko jestem dobry, bo zakładam, że potem może jak będę potrzebował, przysmaczek, nagroda. To ktoś mi da to dobro. Ja bardzo mam, zrzymam się tak w głębi mojego jestestwa na ten handel wymienny dobrem. Po prostu jak człowiek jest dobry z natury, to dobro z niego wypływa i on w ogóle nie myśli o to, czy to wróci, czy nie wróci. Po prostu chce dawać i daje. A w momencie, kiedy ktoś mi opowiada, że zrobił coś, bo dobro wraca, no to już myślę sobie, okej, to nie jest dawca, tylko to jest rewanżysta. Adam Grant w swojej książce, bardzo ją lubię, polecam w ogóle, Dawaj i bierz Adama Granta, taka książka z branży mojej rozwojowej. On podzielił społeczeństwo na 3 rodzaje ludzi. Dawcy, biorcy i rewanżyści. I dla mnie w ogóle to powiedzenie dobro wraca, to jest rewanżysta. Czyli ja coś ci dam, ale tak podświadomie oczekuję jakiegoś rewanżu z twojej strony. Czy przez, tak jak powiedziałaś, ukłon, podziękowanie, wdzięczność, czy to, że ja ci zrobię przysługę, a jak ja będę kiedyś potrzebował, to ty mi zrobisz przysługę. No i tak niby nie ma oczekiwań, ale potem jak mi się zepsuje samochód, a ty mówisz, że nie masz czasu mnie podwieźć, no to wtedy jestem rozczarowany, no bo przecież ja miałem czas, a ty nie masz czasu. Ale jak prosisz kogoś o pomoc, to jest też, dzisiaj mi wjeżdża na tą filozofię moją, ale jak prosisz o pomoc, a nie oczekujesz pomocy, to jak ktoś powie nie, to nie, to szukasz dalej innej osoby, która może ci pomóc, bo jak naprawdę prosisz, masz czystą intencję, że to jest prośba, to dajesz wolność drugiej osobie powiedzieć tak albo nie. A w momencie, kiedy prosisz i ktoś ci odmawia i ty jesteś wściekły, to znaczy, że to nie była czysta intencja prośby, tylko to było oczekiwanie, że ty wyniesiesz śmiecie, że ty zajmiesz się obiadem, że ty zarabiasz na nasze utrzymanie i tak dalej. A myśmy oczekiwali. No tak, właśnie, to jest też fragment. To jest ten fragment w drodze do Emaus. Tak, uczniowie, nie rozpoznali Jezusa. Bo oczekiwali, króla. Bo kogo innego. Tak, króla, przywódcy, wybawcy, przywódcy politycznego. Tego Mesjasza właśnie w tych oczekiwaniach, w tych znowu fantazjach żydowskich, takiego Mesjasza oczekiwali, a nie takiego, co się dał zabić. No i to w ogóle ten fragment uczniów z Emaus, o którym teraz powiedziałeś, to ja bardzo często mówię tak, a myśmy oczekiwali, a myśmy się spodziewali w ogóle, tak? A myśmy ale w gruncie rzeczy, no to można by tutaj znak równania postawić. Dokładnie. No więc wracając do nadziei, jednym sposobem może być to, że rzeczywiście nie produkujemy nadmiernych oczekiwań. Czyli trzymamy nasze mózgi na wodzy, jak ja to mówię, za nogę i do stołu i nie fantazjujemy na temat jakiejś naszej przyszłości. Na podstawie jednej kropki nie robimy całego obrazka. Jedna kropka to jedna kropka. Wtedy mamy nadzieję, a nie oczekiwania na przykład. Ale inny też sposób, myślę, to jest wyciągać wnioski ze swoich rozczarowań. Otóż to. To Czyli jest znakomita uczyć się szczepionka. Uczyć się na własnych błędach, uczyć się i teraz uczenie się nie tylko na zasadzie takiego kagańca behawioralnego, czyli nigdy więcej tak nie zrobię, nie dopuszczę do takiej sytuacji, bo no tak, to jest foliarstwo. To już jest foliarstwo psychiczne. Ale wiesz, jak stoisz, to bacz, żebyś nie upadł, więc nie mów nigdy, bo się za chwilę tego doświadczysz, dokładnie. Tylko inna rzecz i znowu wrócę do tej Albanii, bo ona tutaj będzie taką opowieścią na tle, której będę snuła te moje rozważania o rozczarowaniach, że w momencie, kiedy ja byłam, no bo jeszcze taki wątek poboczny, ale rozczarowanie rodzi narzekanie. Jak mamy wokół nas osoby narzekające, to one są wszystkim rozczarowane. Pogodą, tak, to jest dramat. Ludźmi,
jedzeniem, drożyzną. Ale straszne jest przebywanie w towarzystwie takich ludzi. To jest potwornie męczące i ono zabiera radość z życia, zabiera, ze wszystkiego. No. Zabiera, jakby żywi się też naszą energią życiową w pewnym sensie, bo angażując nas w to, żebyśmy na przykład jej pomogli, takiej osobie narzekającej, no to ciągniemy w dół. I ja, ci z Państwa, którzy mnie już od 3 lat tutaj słuchacie w Nocnych Światłach, to wiecie, że jestem z natury pozytywna i energiczna i energetyczna osoba i raczej pędzę do przodu, mówiąc nic się nie stało, nic się nie stało, niż uderzam w te struny narzekania. No, ale ponieważ pozwoliłam sobie na duże oczekiwania wewnętrzne, nawet ich nie, ja ich głośno nie wyrażałam, po prostu miałam wewnętrzne duże oczekiwanie co do tego urlopu, to rozczarowanie moje było adekwatne i bardzo bolesne dla mojego męża. To po prostu on takiej żony nie znał, też mógł się rozczarować. Zamęczyłaś go. On na początku jeszcze próbował mnie podnosić na duchu i dawać mi nadzieję, a potem już po prostu machnął ręką, bo to był beznadziejny przypadek. No, on do mnie mówił z każdego tematu. Trudno mi sobie ciebie taką wyobrazić. Dokładnie, jak ja to opowiadam, to ludzie nie wierzą, że ja w ogóle mogłam być w takim stanie psychicznym, żeby aż tak narzekać. Ja myślę, że na to wpłynęły dwie rzeczy. Pierwsze to, że rzeczywiście, że zawiesiłam na tym tygodniu bardzo dużo oczekiwań, a drugie, że byłam fizycznie zmęczona jadąc na urlop, więc miałam takie jakieś ogromną potrzebę odpoczynku, a tu było dużo stresu, takiego niespodziewanego stresu. Na przykład to, że zaskoczyło nas, że będziemy musieli gotówką się w tych miejscach, gdzie zabukowaliśmy, rozliczać, a nie przez booking. I to nas bardzo zaskoczyło. Nie mieliśmy tyle gotówki, więc musieliśmy wypłacać z bankomatu, przeliczać, płacić jakieś tam haracze bankomatowi i tak dalej, i tak dalej. I dużo było takich stresujących sytuacji, których nie przewidzieliśmy i jednocześnie ja byłam zmęczona w ogóle moją normalną pracą i to razem nałożyło się na mój obniżony dobrostan. No i weszłam w tą narzekaczkę, ale do tego stopnia, że niedawno wspominałam do Piotra, mówię tak, ale ja byłam okropna w tej Albanii, a on mówi tak, no, byłaś. Jeśli mój mąż po 30 latach małżeństwa mówi, że byłam okropna, to naprawdę mu to doskwierało. I teraz chociażby z tego powodu naszych bliskich, naszych ukochanych, nie doprowadzajmy się do tego takiego stanu rozczarowania i narzekactwa. Jeżeli nie umiemy tego zrobić dla siebie, to zróbmy dla innych. To się rozlewa i to jest takie, wiesz, to jest łyżka dziegciu w beczce miodu. I to za to. Łyżka. To, proszę cię. To jest beczka dziegciu z łyżką miodu, którą próbuje się to osłodzić. To osłodzić, dzięki. Teraz dzięki, to była nasza Albania. Ale chodzi mi o to, że w momencie, kiedy my tak wchodzimy w ten tryb narzekania, to zatruwamy siebie, zatruwamy innych. Ludzie od nas się odłączają, bo nie chcą z takimi osobami, które ciągną nas na dno tej beczki dziegciu, przebywać. W efekcie jesteśmy samotni i nawet jakby nas ktoś mógł podnieść na duchu, to już go nie ma. Bo się utopił w tym dziegciu. My po prostu przepędzamy takim zachowaniem nawet te osoby, które z natury są dobre i z natury pomocne. Po prostu zniechęcamy do siebie ludzi rozczarowaniami, narzekaniami. Krótką przerwę zróbmy, bo tutaj jest po prostu emocje po prostu tutaj iskrzą mikrofony. Troszeczkę trzeba odparować. Północ już minęła, przepuściliśmy północ, zapomnieliśmy o niej, ale trzeba przyznać, że była, po prostu była, minęła i jesteśmy już po zmianie daty. Ale nie okrążyliśmy kuli ziemskiej, cały czas jesteśmy w Nocnych Światłach, które jakoś są do odbierania na całej kuli ziemskiej, bez względu na to, jaka jest tam pora. Jeżeli ktoś ma internet, to może nas słuchać ze strony radioplus.pl. A my w tym wydaniu Nocnych Światów rozmawiamy o oczekiwaniach, założeniach i rozczarowaniach z Izabelą Antosiewicz. Przytulam.pl. Państwo mile widziani i zaproszeni nieustannie na profil Radia Plus facebookowy, tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Pod pierwszym postem od góry, a my za chwilę wracamy. Od 13 minut mamy piątek, 4 października. W kościele wspominamy dzisiaj świętego Franciszka. Tak. A jaki Franciszka, to i Klarę od razu.
No i w ogóle kwiatki. I zwierzątka. I zwierzątka. Bo to oczywiście święto świętego Franciszka trzeba sprowadzić do święcenia piesku. Tak, tak, tak. Chociaż właśnie w sąsiedniej parafii jest taka tradycja. No kiedyś wiem, jak tam jeszcze takie. Mieszkałem, to z kotem poszedłem, ale po prostu jak psy zaczęły szczekać, to z tym kotem szybko uciekłem. Biedakiem, który podrapał mnie. Ach, co to była za historia. Dobra, nie będziemy o tym teraz rozmawiać. Dzisiaj w Nocnych Światłach o oczekiwaniach, założeniach i rozczarowaniach. Chociaż no właśnie wtedy też oczekiwałem, że będzie jakoś ładnie, miło i przyjemnie. Znaczy, nie brałeś pod uwagę, że będą tam psy w tym kościele? Nie, no ale mój kocur to był, wiesz, on ważył 7 kilo, to była mała czarna pantera, no więc opanować tego gościa to w ogóle była... Ale nie wziąłeś go w klatce tylko? Nie, wziąłem go pod pachę. No właśnie, tak, wiesz, doświadczony kociarz wie o tym, że w nowym środowisku nosi się kota pod pachą. No tak. Ale oczekiwałeś, że będzie grzecznie słuchał na mszy świętej kazania. Tak. Nie, na szczęście było to przed kościołem. Okay. Także nie było jakiejś strasznej zadymy. Ale Franciszka, tak. Franciszkańska w ogóle duchowość jest mi bardzo bliska. Mam przyjaciela franciszkanina od wielu lat. Także to jest dobry patron. A te słowa wypowiedziała Izabela Antosiewicz, przytulam.pl. Państwa i mój gość tego wieczora, z którym rozprawiamy o tychże właśnie oczekiwaniach, założeniach i rozczarowaniach. Wiesz co, ja jednak po głębszym przemyśleniu tego, co powiedziałaś a propos tego, że tak zwane, nawiązując do tego powiedzenia, dobro wraca, tak. To ja mam przekonanie, że źródło tego przekonania jest głęboko metafizyczne. Mm-hmm. I nie da się jego tak literalnie określić, bo rzeczywiście, jeżeli to rozważymy na takiej płaszczyźnie, jak to tutaj zarysowałaś, to faktycznie to jest po prostu no, wyrachowanie. Mm-hmm. Oczekiwanie na to, że jeżeli ja coś robię dobrego, to też do mnie wróci dobro, no chociażby, chociaż skapnie, prawda, żeby, mm-hmm. że jakoś tam jakąś gratyfikację, żeby mieć. No to już nie jest czysta intencja. Ale zaglądam do Pisma Świętego i tam w Księdze Przysłów jest taki wers w rozdziale 10. Oczekiwanie uczciwych radością, nadzieja bezbożnych przepadnie. A w rozdziale 11. Nadzieja grzesznika znika przy śmierci, oczekiwanie przewrotnych przepada. I w Księdze Mądrości jest fragment, który brzmi: wtedy sprawiedliwy stanie się z wielką śmiałością przed tymi, co go uciskali i mieli w pogardzie jego trudy. Gdy ujrzą wielki przestrach ich ogarnie i osłupieją na widok nieoczekiwanego zbawienia. Powiedzą pełni żalu do samych siebie. Będą jęczeli w utrapieniu ducha. To ten, co nas, głupich, niegdyś był pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa. Po jego życie mieliśmy za szaleństwo, śmierć jego za hańbę. Jakże więc policzono go między synów Bożych i ze świętymi ma udział. To jest właśnie, myślę, kluczem jest to słowo udział. Mm-hmm. Udział dotyczący dobra. Mm-hmm. Jeżeli ma się udział w dobru, no to nie oczekuje się, że ono się jakby pomnoży, bo dobro ma swoje źródło, które jest nieogarnione. Tak. Jest nieskończone. Nie zaczyna się i nie kończy się. Tak, nie zaczyna i nie kończy. Więc człowiek, który rzeczywiście ma doświadczenie funkcjonowania w przestrzeni dobra, bez wyrachowania, on wie doskonale, że no, sprowadzając to do tej ludzkiej rzeczywistości, że to dobro wróci. To znaczy, że on do niego dotrze w pełni. Mhm. I on w tym dobru w pełni będzie zanurzony. Mhm. Nawet jeżeli będzie musiał przejść przez cierpienie, czego, jak wiemy, co też tam pokazuje Pismo Święte, i to nie dlatego, żeby skłaniać człowieka do wchodzenia w cierpienie, raczej tylko żeby sobie poradzić pokazać, z cierpieniem, które i tak przyjdzie. Że ono jest nieodłącznym elementem tak, ludzkiej egzystencji. Życie. Dokładnie. Dziękuję za wytłumaczenie i zgłębienie. Zawsze mnie te audycje ubogacają, drodzy państwo. To takie bycie w tej przestrzeni. Mnie to w ogóle strasznie kręci, że wy to słuchacie nas tutaj. My sobie to z Pawłem spędzamy miły wieczór, a państwo tego słuchacie i chce wam się słuchać. Wiem, że niektórzy mają teraz 17 czy 18 tak. I nie jest im tak ciężko jak w polskiej strefie czasowej. Pozdrawiamy stałego słuchacza, który właśnie w tej chwili jest gdzieś w drodze między Nowym Jorkiem a New Jersey i wraca z pracy do domu, słuchając radia w samochodzie na ma łatwiej. Digital Audio Broadcast. Tak, pozdrawiamy. I pozdrawiamy wszystkich, którzy pod każdą sytuacją, szerokością geograficzną nas odbierają, także
którzy tu jesteście polskimi. I przysłuchujecie się tej naszej rozmowie i tym naszym poszukiwaniom dobra i uradzenia sobie z rozczarowaniami. Wracam do tego wątku, który był przed przerwą, że my możemy zrobić sobie lekcję własnego życia z tych rozczarowań. Czyli w momencie, kiedy wrócę do rzeczonej Albanii, mój mąż w pewnym momencie w tym niezbyt ładnym pokoju, który był tym niewyremontowanym pokojem, leżeliśmy sobie w łóżku i czytaliśmy książki wieczorem. On w pewnym momencie powiedział tak: ja wiem, dlaczego jesteś taka zła. Bo ty na tym wyjeździe nie masz nad niczym kontroli. I zaodkrywa swoje mroczne tajniki duszy. Tak, mroczne zakamarki, które... To w ogóle to jest, była jakaś moja walka duchowa, ale to jest to nie na tą audycję, ale ja wtedy sobie pomyślałam, tak, on to nazwał, czego ja nie umiałam nazwać i w momencie, kiedy to było nazwane, to wszystko mi się odmieniło. Ja przestałam narzekać. Ja przestałam narzekać, zaczęłam szukać rozwiązań, a nie tylko narzekania. I powiem Państwu, co zrobiłam. Pomyślałam sobie, no dobra, nie mogę się w tym morzu wykąpać. Nie mogę nawet do tego morza jakoś sensownie dojść. A już na pewno nie mogę spędzać nad tym morzem czasu, bo po prostu... Jest za dużo opon na plaży. Jest za dużo tych leżaków i to nie jest moja strefa komfortu. Nawet jeżeli bym zapłaciła, to nie byłabym w strefie komfortu. To o co mi chodzi, jak już jestem nad morzem? O widok. O widok morza, daleki widok morza. Ja bardzo lubię daleko patrzeć w morze. I pomyślałam sobie, gdzie mogę znaleźć taki widok? W punktach widokowych. I ja wpisałam w mapy Google'a punkt widokowy. I zobaczyłam, że w okolicy jest kilka punktów widokowych. I mówię rano przy śniadaniu, słuchaj, to nie będziemy odkrywać tego, co nieodkryte, czyli tych plaż, gdzie już wiemy, że wszędzie są tylko leżaki, nie ma piasku. Mamy samochód, pojedźmy do tego punktu widokowego, który jest najbliżej naszej miejscowości. I Piotr przystał na to, bo lepsza jest żona w samochodzie szukająca punktu widokowego niż żona narzekająca. I ruszyliśmy w podróż i w pewnym momencie asfalt się skończył, zaczęła się szutrowa droga. My w wypożyczalni mieliśmy zakaz jazdy na nieutwardzonych drogach, więc zawróciliśmy. No moja nadzieja. To już była czysta nadzieja, to już nie było żadnych oczekiwań, że z tego punktu będzie piękny widok, tylko nadzieja na robienie czegoś innego niż siedzenie w tym pokoju, który wynajęliśmy. Zawróciliśmy i mówię, dobra, trudno, to wracamy, mamy książki dobre, posiedzimy sobie na balkonie, zrobię grecką sałatkę, takie będą nasze albańską wakacje. Sałatkę. W albańskiej jest, ona się nazywa wiejska. A smakuje grecka. Ale w mieście. W mieście. Ale w ogóle w tym miejscu, w którym myśmy byli, w miejscowości Ksamil, to już widzisz Korfu, więc te greckie smaki się tak, wiesz, mieszają przez to morze. Przemycają tam. Bardzo, bardzo malutko. Przez zieloną granicę. Bardzo blisko. Sałatki greckie. Chyba jest 5 kilometrów między nabrzeżami. No i ja mówię, dobra, wracamy, zrobię sałatkę, posiedzimy sobie. Już taka pogodzona, jakby już nie chcę mieć tej kontroli, cisnąć siebie, naprężać tych mięśni. Ale Piotr na mapie zobaczył, że do tego punktu widokowego wiedzie też inna droga. I on zjechał na główną, pojechał kawałek dalej i zjechał znowu w drogę, która mogłaby nas tam doprowadzić. Jadąc tą drugą drogę, tam był dłużej asfalt. W pewnym momencie ten asfalt się skończył, ale za chwilę pojawiła się kawiarnia. W środku niczego. W połowie góry kawiarnia. W ogóle Albańczycy i to robią tak dobrą kawę. I w tak niskich cenach, że to był plus tych wakacji. Espresso tam kosztuje pół euro. Czyli 2 złote. 2 złote z groszami. 2,50 espresso. Ale takie, oj, nauczyli się robić tego espresso od Włochów. Bo oni mieli włoską okupację, więc albo od się Turków, wtedy... Nie, od Włochów się uczyli, bo Włosi też tam siedzieli. No ale to przecież Bałkany były przecież Imperium Osmańskim swego też, czasu. Też, oczywiście. No Albania w ogóle dopiero teraz jest wolna. Ona zawsze była pod jakąś okupacją. No tak. Czy pytanie, czy wolna? I kawiarnia. I kawiarnia. I zatrzymujemy sobie samochód przy płocie, przy murku tej kawiarni. Pytamy, czy możemy tutaj zatrzymać, bo to tak troszeczkę przy drodze. Pan mówi, że jasne. Idziemy sobie na taras tej kawiarni
Nikogo nie ma, żadnych turystów. Na dole siedzi mama i syn. Ojciec też obsługuje, taka rodzinna. I patrzymy, a z tego tarasu jest widok na dwie zatoki, na Korfu. Tam na dole się tłoczą samochodziki, jadą na te zapalikowane tymi wszystkimi parasolami plaże. W dół, w górę, nie mogą się minąć. A my tu siedzimy sobie na tarasie. Pijemy jedną kawę, jemy grecką sałatkę z frytkami, pijemy kolejną kawę. Spędziliśmy tam cały dzień. W delikatnym przewiewie. Jak się zmieniła temperatura... Łagodny powiew. No, łagodny powiew. Zdecydowanie był łagodny powiew. Pan właściciel tego miejsca nie mówił po angielsku, ale na migi i jak przez translatora Google'a rozmawialiśmy, i on nam opowiedział historię, że on 17 lat kilofem w skale wykuwał to miejsce. I pokazywał nam zdjęcia, jak to miejsce wyglądało przedtem. Pokazywał nam odciski na rękach od tego kilofa. Mówi, tu, gdzie jest toaleta, to ja tutaj wykuwałem i tak dalej. Tam dalej, to też jest moje pole. I opowiadał nam to. Ja mam dreszcze, kiedy ci to mówię, bo zobacz, jak się zmieniło. Jak ja zrezygnowałam z mojej kontroli, zrezygnowałam z tego narzekania, zrezygnowałam z tego, żeby zatruwać sobie i mojemu mężowi ten urlop, to nagle otworzyło się kompletnie nowa perspektywa. Kompletnie nowa perspektywa. Tak, to jest mi bliskie, wiesz, bo jeżeli gdzieś jeżdżę po świecie, to wiem, co chcę zobaczyć, ale staram się nie chodzić tamtędy utartymi szlakami, a poza tym daję sobie wolność zagłębiania się w różne zakamarki. Oczywiście jest ryzyko, że mogę zajść na przykład w takie miejsce, gdzie można dostać w ucho i stracić portfel. Albo nie pachnie. No, na przykład takim standardowym przykładem jest, to są południowe Włochy, no ale też w ogóle południowe regiony, czy Ameryka Łacińska, bądź Afryka. Ale w Azji też takich miejsc nie brakuje. Zresztą w Europie tudzież, no nawet w naszym kraju. Ale mówię o zagranicy, bo Polska to jest już taka swojska. No trudno się jakoś tam o egzotykę w naszym kraju. Natomiast to jest rzeczywiście coś, co pozwala nasycić się przez pozbawienie oczekiwań wobec nastawienia się na efekt wow albo ach. Tak, dokładnie. Tylko jedyne nastawienie, jakie można mieć, które nie będzie rozczarowaniem, teraz tak myślę, w podróży, to jest nastawienie na chłonięcie, na doświadczenie. I jeżeli byśmy zanurkowali w tej pierwszej części naszej audycji, o której wspominałeś panią Izę, że trzeba doświadczać życia. Trenować życie, prawda? No to właśnie myślę, że rozczarowania i te narzekania są rodzajem treningu życia. I ja myślę, że nie unikniemy tego. Bo jeżeli nie będziemy mieli oczekiwań, to nie mamy tej wycieczki w przyszłość. Więc one są w jakiś sensie potrzebne. No, redaktorowi Pawłowi to nawet do robienia celów są potrzebne te wycieczki w przyszłość. I to jest motywujące. Ty się pakujesz, ty rozważasz, ty robisz plany jakieś tam na tą wycieczkę, taką czy inną, nie? I więc one nam są potrzebne. I w momencie, kiedy nie będziemy robili tych wyjść w przód. Ale też daje sobie bardzo duży margines dowolności. Jak ten czas. Czyli tego doświadczania. Czyli jeden plan, jedna rzecz na dzień, albo jedno miejsce do zahaczenia. Tak. I tak. Prawda? Jedno, dwa, trzy. Tak. I wtedy... Ale co tam zrobi i gdzie jeszcze pójdę oprócz tego miejsca? Daj sobie na tyle dużo czasu. No na przykład, chociażby no, w ubiegłym roku spędziłem bardzo dużo czasu we Włoszech i wiedziałem, gdzie chcę pojechać, po co i w jakim celu. Ale naprawdę dałem sobie bardzo duży margines dowolności i nadkładałem dziesiątki, jeśli nie setki kilometrów, bo pojechałem samochodem i czasami trafiałem na nocleg załatwiany w ogóle gdzieś tam z telefonu o bardzo nieprzyzwoitej porze. To było już grubo po północy.
I czasami, no nie chcę tutaj nikogo do tego namawiać, ale na tych włoskich autostradach nie za bardzo się jest gdzie zatrzymać, bo włoskie autostrady bardzo często składają się z jednego pasa, którym się jedzie 60 km na godzinę, bo one są w nieustannym remoncie przez ostatnie dwie dekady na przykład i tam się nic nie zmienia, o czym mówił mój włoski kolega z Sycylii, że od kiedy pamięta to remont koło Katanii, autostrady, jak był, tak jest i tak będzie. Więc no po prostu trzeba tym telefonem jakoś tam manipulować, jednocześnie prowadząc auto i uważać na wszystkich włoków, którzy starają się udowodnić, że oni są najlepszymi kierowcami, godnymi Sandro Munariego, wybitnego kierowcy rajdowego. To mają takie oczekiwania wobec siebie. Tak, tak. Chociaż najbardziej boję się Portugalczyków. Chociaż kolega, który ostatnio był w Portugalii, mówi mi, że tam się dużo zmieniło, że Portugalczycy jeżdżą jak żółwie, a ja najstraszniejsze wydarzenie na drodze, jakie przeżyłem, to było właśnie w Portugalii, gdzie pewna betoniarka na górskiej drodze wypadła z taką prędkością, że ja już po prostu... Żegnałeś się z życiem. Ja się żegnałem z życiem. No i teraz zobacz, minęliśmy to są się te na grubość gazety. Właśnie teraz powiedziałeś, że założenia. Portugalczycy nie mają dobrej renomy, jeśli chodzi o kierowanie w ogóle tak powszechnie i nagle, nawet jak oni się zmienili, no to musisz pogadać z kimś, kto mówi, mam nowe doświadczenie i jest inaczej. Albańczycy jeżdżą tak, że jak jedziesz sobie ulicą i stoi z boku samochód, to musisz się spodziewać, że on ci wjedzie pod koła. No to tak jak na Sycylii, bo tam stają trzy rzędy samochodów. Tego się należy jakby spodziewać i jak mijasz ten samochód i on się nie ruszy i nie wjedzie ci pod koła, to jesteś mile zaskoczony. Twoje oczekiwania się nie spełniły. Nie spełniły się twoje oczekiwania. Jesteś mile zaskoczony, a nie mile rozczarowany. No i właśnie te zaskoczenia. Czyli w momencie, kiedy mamy nastawienie na doświadczanie, czyli to, co państwu powiedziałam, czyli trochę odczarowałam to moje marudzenie na Albanię, czyli znaleźliśmy takie miejsce, które spełniło nasze oczekiwania, jeśli chodzi o widok. Spędziliśmy tam niesamowity dzień. Niesamowity był też ten właściciel. On... Jak zobaczył, że poszliśmy na ten taras i jedyni goście w cały dzień w kawiarni. Pralnia brudnych pieniędzy. I oni tam mieszkają, pani wyrobiła pranie. I piorą. Pranie, zwykłe pranie. Rozwiesiła pranie na suszarce, więc oni tam normalnie mieszkają, a przy okazji mogą cię nakarmić. No i więc jak siedliśmy na tym tarasie, to przyszedł ten właściciel i podniósł takie duże rolety przezroczyste folii takiej, która była osłoną od wiatru. I on to podniósł, żebyśmy mieli przewiew. No i mieliśmy przewiew. Ustawił parasol, żeby był dobry cień dla nas. No zaopiekował się nami perfekcyjnie. I potem po południu, kiedy już było rozgrzane mocno ląd i od morza zaczął wiać taki silniejszy wiatr z takimi porywami, to on przyszedł, złożył te parasole przy nas i opuścił z powrotem. Ja tak patrzę na niego, bo ten wiaterek był bardzo przyjemny. Ja tak patrzę na niego, a on mi na migi pokazuje, że ten wiatr będzie coraz mocniejszy i że to dla nas jest lepiej, że on tutaj tą z powrotem zasłoni. No czułam się zaopiekowana, czułam się szczęśliwa. Wreszcie miałam ten widok. Że on dla ciebie wykuwał te 17 lat. Dla mnie 17 lat wykuwał w skalę tę kawiarnię. No najlepsza jest puenta tego w ogóle dnia, że myśmy zostawili tam ten samochód za ich zgodą i poszliśmy na piechotę do tego punktu widokowego. Który był nie przystawał do tego, co żeście widzieli z kawiarni. On był ładny i naprawdę stamtąd był jeszcze inny widok niż z tej kawiarni, ale nie można było tam siąść, nie można tam było spędzić czasu. No i były wszędobylskie śmieci tam. Oczywiście, bo jak byli przed nami Albańczycy i turyści, to tam już leżało wszystko. Wersalka. No, tam połamane krzesła akurat plastikowe były. No, wiesz, bo można usiąść i posiedzieć. Połamane. Leżące, nie stojące. Można się położyć na krześle. Mamy przerwę? Tak, mamy przerwę. Izabela Antosiewicz, przytulam PR. Dzisiaj w Nocnych Światłach o oczekiwaniach, założeniach i rozczarowaniach rozmawiamy. Zapraszamy na Facebook profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. W Nocnych Światłach tego wieczora o oczekiwaniach, założeniach i rozczarowaniach rozmawiamy z Izabelą Antosiewicz, przytulam PR. Na Facebooku państwa twórczość mile widziana pod pierwszym postem od góry.
na profilu Radia Plus. Bogumiła napisała: racja z tym narzekaniem i pretensjami do innych, wtedy, gdy jesteśmy rozczarowani. Efekt tego jest taki, że taka relacja zaczyna się psuć, a druga osoba powoli się odsuwa i zamyka. Mm-hmm. Fajnie, że ten wątek relacyjny z powrotem wrócił do tych naszych rozmów wakacyjnych, bo my mamy z Piotrem takie doświadczenie rozmów małżeńskich. To jest świeża taka sprawa w Przytulam, że można się do nas na rozmowę zapisać taką godzinną i po jednej stronie jesteśmy my, po drugiej druga para małżeńska. I bardzo często w tych rozmowach małżeńskich wybrzmiewa rozczarowanie wynikające z tego, że on, znaczy to jest tak, rozczarowuje ludzi, że on, ona się nie zmieniają albo że zmienili się za bardzo. Czyli mamy parę, poznają się i fascynuje nas inność. O tym już wiele razy mówiłam tutaj w audycjach. Że nas pociąga to, że on inaczej myśli, ona inaczej coś robi i tak dalej. Potem wiążemy się w związek, małżeństwo. Mija wiele lat i nagle okazuje się, znaczy nagle nie, to jakby dochodzimy do tego, do takich wniosków, że jesteśmy rozczarowani, że ten człowiek właśnie taki jest. Mimo, że on taki był od zawsze. I chcielibyśmy, żeby się zmienił na nasz wzór i na nasze podobieństwo. Czyli mocą Bożą go ulepimy. Tak, i tu rosną te oczekiwania i założenia pewne. Pewne założenia, że mamy błędne założenie, że ludzie się nie zmieniają. To jest błędne założenie, bo zakładamy, że w takim związku na przykład tylko ja się rozwijam, a mój mąż nie. Albo tylko mój mąż gdzieś podąża, a żona tam w domu pichci i jest daleko w tyle. Czyli mamy założenie. Albo tylko ja mam granice, a mąż albo żona już nie. Dokładnie. A on się ma dopasowywać, nie? Dokładnie. I przy takich założeniach mamy potem rozczarowania, jeśli nagle się okazuje, mamy pozytywne i negatywne zaskoczenia, że pewne rzeczy idą inaczej niż po naszej myśli. Bo oczekiwanie to jest, kiedy idzie po naszej myśli. No a drugie takie założenie w małżeństwie jest takie, no, że on nigdy się nie zmieni. Że on nigdy, ona nigdy nie dorośnie, nie dojdzie do jakiejś takiej przestrzeni wspólnej, w której ja bym chciała z nim spotkać. I takie założenia sprawiają, że zwłaszcza w wieloletnich związkach mamy taki pad, że mamy taką zgodę na nieobecność, zgodę na oddzielne życie, mimo że pod jednym dachem, bo mamy takie okopane nasze pozycje, że no, że właśnie, ty się nie zmienisz, ja się zmieniam, albo on się nigdy nie zmieni i tak dalej, i tak dalej. I to stąd narasta. Stąd już dwa kroki do osądu, że to jest jednak, no, nie wiedziałem. Że to był błąd. Że to był błąd. Patałach, no, po tak, prostu. Patałach, no, albo jakaś tam plotkara po sąsiadkach, albo tak, coś. No tak, nie wiem, tak, jak po żeńsku patałaszka. Popychadło. Popychadło, dokładnie. Tak. I w domach mamy bardzo często bardzo dużo założeń. Bardzo dużo założeń. Wobec dzieci ile mamy założeń. Wobec rodziców ile mamy założeń własnych. I wobec siebie wzajemnie mamy pewne założenia. To jak ten stary dowcip, że dziecko nie mówiło, w końcu zapytało, a gdzie kompot, nie? Jaśku, ty mówisz? Tak. A dlaczego do tej pory nie mówiłeś? Bo kompot był. Tak, bo kompot był. I trochę tak jest, że w rodzinach mamy naprawdę tak nieświadomie bardzo, jesteśmy zasklepieni w swoich osądach, zasklepieni w swoich oczekiwaniach, pewnych postaw, że trudno nam jest się od tego odłączyć i to jest związane z kontrolą i mój mąż miał świętą rację, kiedy mi powiedział, bo ty nie masz nad niczym tutaj kontroli i dlatego się złości. Proszę państwa, żona przyznaje rację mężowi publicznie w radiu ogólnopolsko-światowym.
Ale to nie pierwszy raz. No, ale, nie, ale ja chcę podkreślić rangę tego wydarzenia. Proszę taka państwa. Żona i taki mąż. Tak, no. Żeśmy 30 jest, lat wytrzymali proszę państwa, z tym. Jest to możliwe. Jest tak, to możliwe. Tak. Ale to jest taki ideał, do którego możecie dążyć. Żartuję sobie. Ale wracam do tych relacyjnych rzeczy i tego, co zauważamy z Piotrem w trakcie tych rozmów małżeńskich, że no właśnie jest pewne założenie. I bardzo często to żona organizuje męża na to spotkanie z nami, czyli mąż mówi tak, dzień dobry, jestem tam, przypuśćmy, Roman, zrobiłem to dla żony, bo ją kocham. Nie? I tak w ogóle nie chcę tu być, ale jednak jest, no bo zrobił to dla żony, bo ją kocha, nie? No a żona ma plan. Żona ma plan na to spotkanie. Jak naprawić męża? No oczywiście, bo ona się rozwija, a on nie nadąża, nie? I jakieś jej... Nadąża, to musiałby chcieć, żeby nadążać. I on po prostu nie chce i trzeba sprawić, żeby on chciał. Jakieś... I trzeba umówić do Antosiewiczów. Jakieś jest zdziwienie tej żony pod koniec rozmowy, że mąż się ożywia, że mąż bierze udział w dyskusji. Jak to? To ona przyprowadziła, że on tutaj niemego, a on po prostu odzyskał głos. O kompocie z nami. Mhm. Lada moment zacznie koncert. To jest niesamowite dla nas doświadczenie w tej naszej charytatywnej części, bo my nie bierzemy za tą za te rozmowy w ogóle pieniędzy. Niesamowite doświadczenie jest w tym, że my patrzymy na taką przemianę w tę jedną godzinę. W tej jednej godzinie, kiedy my jesteśmy ciekawi ich, ciekawi obojga, nie tylko historii tej osoby, która aranżuje spotkanie, tylko jesteśmy bardzo ciekawi drugiej historii, tej drugiej osoby. Jesteśmy ciekawi i wchodzimy w ich życie na tyle, na ile oni nam pozwalają tam wchodzić, ale chodzi o to, że my oboje z Piotrem nie mamy żadnych oczekiwań co do tych rozmów. To jest w ogóle ciekawe, taki co projekt. Będzie tym razem. Tak, jacy ludzie do nas zadzwonią, o czym będą chcieli z nami rozmawiać. To jest wielki nasz społeczny eksperyment. I to on to się zupełnie jak w Nocnych Światłach. On się to dla ciebie każdy gość to eksperyment. Ale wracając z tego Władysławowa, w którym było 12 stopni, zapytałam mojego męża, że gdyby chciał dać światu coś kompletnie za darmo, to do kogo by skierował to dobro. I on wtedy powiedział, że do małżeństw. No i 2 tygodnie później już była pierwsza para u nas na rozmowie, na naszej kanapie. No i było takie napięcie w nas tuż przed tym spotkaniem, w obojgu nas. I jak to wyjdzie? Kto do nas przyjdzie? O co będzie pytał? Czy będziemy umieli wysłuchać, tak jak obiecujemy? I ja taka byłam taka... Ja to napięcie rozruszam, tak chodzę taka, wiesz, tutaj jeszcze świeczkę postawię, tu coś tam, nie? A Piotr, tak widzę, snuje się po tym domu, nie? Pół godziny przed spotkaniem snuje się po domu. Ja jak mówię, cień pod ścianą. Ja mówię, co, jest napięcie? No mówi, no jest. No mówię, u mnie też, bo ja nie wiem, czego się spodziewać. No ale właśnie przez to, że to było kompletnie nowe dla nas doświadczenie, no to nie mieliśmy się czego złapać. Ja po prostu napisałam w newsletterze do mojej społeczności, że mamy taki pomysł i że jak ktoś chce pogadać z małżeństwem, które ma 30-letni staż, to zapraszamy. I nie ma żadnych ograniczeń tematycznych, jest tylko ograniczenie czasowe, że mamy dla was godzinę na taką rozmowę, nie? No i okazało się, przyjechała cudowna pierwsza para jeszcze z córeczką, Helenką. Gościliśmy ich w naszym salonie i jakby nasze wszelkie napięcia wynikające z tego, że może coś pójść nie tak, albo że może nam zabraknąć tego tematu, żeby cztery kompletnie nieznające się osoby, dwie pary, czy będą miały o czym przez tą godzinę gadać. I wiesz, i to jest niesamowity projekt dla nas, przytulam, że nie mamy żadnych założeń, podajemy jakby siebie na tacy, że tylko słuchamy i chcemy cię wysłuchać. Ty masz przyjść z tym, co chcesz, w czym chcesz być wysłuchany. I my się uczymy, ja się bardzo uczę odpuszczać. Wzajemnie musimy siebie słuchać w tych rozmowach i uczymy się właśnie totalnie nie mieć założeń i oczekiwań co do drugiego człowieka. No i tematy są, słuchaj, od zmiany mieszkania
przez brak zaufania, przez to, że właśnie ja robię nie, paliwy alternatywne nie, bo to relacyjne są spotkania. No ale wiesz, to temat, który może wypłynąć w trakcie. Nie wypłynął jeszcze, więc wszystko przed nami. A no właśnie, ale może być jakieś zaskoczenie. Może być zaskoczenie, dokładnie. I my jesteśmy gotowi na te zaskoczenia, jesteśmy gotowi na doświadczenie i to jest właśnie projekt, w którym od samego początku mieliśmy założenie doświadczania drugich osób. Tylko. Wiesz co, paliwa alternatywne mogą być zarzewiem poważnego konfliktu w małżeństwie, jeżeli chodzi na przykład o wybór samochodu elektrycznego czy benzynowy. No. No. Ja jestem bardzo daleka od takich doświadczeń w ogóle kłócenia się o samochód, no, czy wybór ale jakiś. Ale może mam, tak mam przekonanie, że to może być poważne. Hipotetycznie może być poważna kwestia. Nie doświadczyliśmy jeszcze takich rozmów. Ale generalnie puenta jakby z tej mojej historii o tych rozmowach małżeńskich jest taka. Mamy problemy komunikacyjne i zobaczyliśmy to z Piotrem od razu po pierwszych paru spotkaniach, że jak zaczęliśmy dopytywać i oni nam zaczęli tłumaczyć swoje właśnie oczekiwania i założenia, to oni na siebie zaczęli patrzeć takimi dużymi, okrągłymi oczami, że oni o tym nie wiedzieli. Nie rozmawiali o tym, nie dopytywali o to. Więc to jest pierwszy nasz taki wniosek, że tragiczna mamy... Tragiczna niemożność porozumienia się to jest największa ludzka tragedia, jak napisał Kurt Vonnegut. I nie wiem, kiedy chłop żył, ale miał rację. Niestety już odszedł, a wielkim pisarzem był. Okej, i miał bardzo trafną obserwację i od jego czasów niewiele się zmieniło. Mamy dużo możliwości komunikatorów różnego rodzaju pomiędzy sobą, a nie umiemy doprecyzować i drugi wniosek nasz z tych spotkań to, że straciliśmy ciekawość drugiego człowieka. Że my nie jesteśmy, no, ponieważ wiemy, jesteśmy właściwie pewni, jak się powinien zachować, jak się powinien odezwać, czego powinien się nauczyć, a czego się powinien oduczyć, to tracimy taką wrodzoną ciekawość. No i znowu Biblia, żebyście byli jak dzieci. Żebyście byli ciekawi jak dzieci, żebyście się uczyli ze swoich błędów. No do Biblii to jeszcze wrócimy, bo ja też chciałbym połączyć te dwa główne wątki naszej rozmowy, czyli oczekiwania wobec rozczarowań, to łączę tutaj w jedną całość, i nadzieja, która jednak może w oczekiwaniach być bardzo istotnym czynnikiem, który prowadzi do tego, że można nie mieć rozczarowań, chociaż one mogą być wpisane niestety w los osoby, która nawet mając nadzieję, pokręci swoje drogi tak, że może być zaskoczona sama sobą. Mm-hmm. To, o czym mówiliśmy na samym początku, że ciemność wyłazi czasami na drodze pełnej, wydaje się, światła. Tak jak święty Paweł, którego ponownie cytujemy, pisał, że ten, komu wydaje się, że stoi, niech baczy, by nie upadł. Tym będziemy kończyć naszą rozmowę, ale to dopiero za chwilkę po piosence, po której wrócimy na ostatnie minuty dzisiejszego spotkania w Nocnych Światłach, poświęcone właśnie oczekiwaniom, założeniom i rozczarowaniom. Izabela Antosiewicz, przytulam.pl jest z nami. Wracamy do Państwa za chwilkę na ostatnie minuty i też, jeśli ktoś chce do nas napisać, to ostatnia ku temu okazja. Profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Ostatnie minuty tego wydania Nocnych Świateł, w którym to programie rozmawiamy o oczekiwaniach, założeniach i rozczarowaniach. Razem z Izabelą Antosiewicz, przytulam.pl, Instytut Galupa i autorką książek rozwojowych. Państwa przestrzeń na Facebooku, na profilu Radio Plus jeszcze przez tych paręnaście minut może jest otwarta. Forum Wymiany Myśli dla Świetlików pod pierwszym postem od góry na profilu Radio Plus, tam gdzie zawsze. Obiecałem, że przed przerwą, że skupię się na połączeniu zasadniczych wątków na koniec. Otóż kiedy rozmawialiśmy o tych ciemnych przestrzeniach, które znienacka nas zaskakują, kiedy okazuje się, że zrobiliśmy coś, czego nie spodziewaliśmy się zupełnie po sobie i są to rzeczy nawet nie tyle niefajne, ale po prostu okropne. Ja tu mówię o sobie, nie będę oceniał innych, ani tym bardziej osądzał. Jest w tym wszystkim albo są dwie drogi.
Jeżeli już tutaj w stronę Biblii orbitujemy, no to jest droga Judasza i droga Piotra. Mhm. Można oczywiście wpaść w totalne sidła własnego upadku i w rozpacz. Czyli grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Brak wiary w Boże miłosierdzie i ukręcić sobie sznur na szyję. Można, jak Piotr, gorzko zapłakać, naprawdę gorzko zapłakać, bo on przecież był głęboko przekonany, że Panie, idziemy za Tobą. Miecza dobędę. Umrę za Ciebie. Oczywiście, umrę z Tobą. Gdzie tam? Okazało się, że to wszystko mrzonki. Ale bez wiary w Boże miłosierdzie, bez miłości, bez dobra, które jest z miłością nierozerwalnie związane, absolutnie byłoby niemożliwe do tego, żeby bez wiary w to oczywiście nie byłoby możliwa droga Piotra. Zaglądam w tym momencie do Księgi Izajasza, do rozdziału 59, gdzie są takie słowa. Nie znają drogi pokoju, prawości nie ma w ich postępowaniu. Uczynili krętymi dla siebie własne swoje ścieżki. Kto nimi chodzi, nie zazna spokoju. Dlatego prawo jest od nas dalekie i sprawiedliwość do nas nie dociera. Oczekiwaliśmy światła, a oto ciemność jasnych promieni, a kroczymy w mrokach. W moim odczuciu jest to obraz człowieka, który oparł się wyłącznie na sobie. Dokładnie. Który jest głęboko rozczarowany sobą i nie widzi drogi wyjścia, a tą drogą jest chociażby ktoś, kto przekracza granice kulturowe, ale również społeczne i wystawia się na duże niebezpieczeństwo. Mam na myśli tutaj Józefa z Arymatei, bo kiedy mówiliśmy o apostołach, o uczniach Jezusa idących do Emaus, no to oni byli blisko Jezusa i właściwie oni są tymi, którzy mogli się obawiać odwetu Żydów, tak jak przecież jest to często zaznaczane w Ewangelii, że siedzieli w tym wieczerniku w obawie przed Żydami, prawda? Zamknięci. Ale Józef z Arymatei to jest człowiek, który należał do Wysokiej Rady. To jest człowiek, który był blisko Sanhedrynu i jego pozycja społeczna naprawdę była mocno zachwiana w momencie, kiedy on przychodzi do Piłata i prosi o ciało Jezusa, a potem oddaje grób, który miał dla siebie przygotowany. Bo co mówi Ewangelia Łukasza? Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei i oczekiwał Królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa, zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym jeszcze nikt nie był pochowany. Był to dzień przygotowania i szabat go rozjaśniał. Ciekawe jest to zdanie, prawda? Był to dzień przygotowania i szabat go rozjaśniał. I to jest jakby podsumowanie tej perykopy, która mówi o postępowaniu człowieka, który wyszedł poza nawias jakiejś utartej społecznie rzeczywistości, która wynikała z tradycji. Bo podążał za prawdą. Tak, a tradycja zaszła tak daleko, że zanegowała prawo Boże. A on wyszedł poza to i poszedł w stronę miłości i dobra. Czyli tego, co jest nierozerwalną całością i zaryzykował. A Pismo podsumowuje to w ten sposób. Łukasz mówi, był to dzień przygotowania i szabat się rozjaśniał. Szabat już zapowiada zmartwychwstanie Jezusa. Czyli To dobro, które czynimy, jest samo w sobie nagrodą. Nadzieja jest w tym, że nie czyniąc dobro, nie trzeba oczekiwać, że ono wróci postaci, jak to tutaj. Oczywiście w cudzysłów to ujmujemy, na co słusznie zwróciłaś uwagę. Ono jest i ono się w tym momencie, to dobro się pomnaża, powiększa, że my jesteśmy w tym momencie współautorami. Razem z kim? Z tym, kto daje nam to dobro, które pomnażamy. Czyli mamy pełną kiesę i jeszcze ale to jest twoja półka, to są talenty. Puszczamy w obrót i się mnoży, dokładnie. Bo co mówi jeszcze w liście do Hebrajczyków święty Paweł? Bo jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jest jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić. To jest droga Judasza. To jest droga Judasza, ale jeszcze spójrzmy, co pisze Łukasz w 21 rozdziale. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi.
Oczekiwanie znowu. Tak. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, uwaga. I w tym momencie to jest ta nadzieja. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Są oczekiwania i jest coś większego od oczekiwań. Ta nadzieja. Tak jest, i dokładnie. Mamy zwrócić głowę do góry i się wpatrywać. To jest, nie wiem, czy udało nam się jakoś za pomocą Pisma Świętego, własnych doświadczeń, przemyśleń i peregrynacji Państwu jakoś zwrócić uwagę na to, że oczekiwania nie są niczym może złym, jeżeli są zwrócone właściwie w tę największą stronę, która jest nadzieją, która nigdy nie zawiedzie, tak jak Abrahama nie zawiodła. Ja pamiętam kiedyś taką sytuację, jak podczas spotkania z gronem znajomych, których dawno nie widziałem, nie widzieliśmy się nie miesiące, ale lata i sporo się w naszym życiu zmieniło, w moim na pewno. I kiedy jakoś się spotkaliśmy, to siłą rzeczy, no co u ciebie, prawda, i tak dalej, jak to tam i co się dzieje, prawda. No i od razu takie powierzchowne oceny, no ale to chyba to ważne, to nieważne i tak dalej. No i w wyniku jakiegoś splotu wątków ktoś zadał mi pytanie, no ale co jest dla ciebie ważne? Dla mnie ważne jest zbawienie. No i się zaczęło. No po prostu zostałem wzięty na widelec. Przez wszystkich, kto tam był. No po prostu tyle pogardy i tyle wyśmiewania się ze mnie i naprawdę takiego rechotu. To dawno się z czymś takim nie spotkałem, ani przedtem, ani potem. I gdyby nie oczekiwanie tej nadziei, wbrew nadziei, że w takiej sytuacji, która naprawdę może człowieka zdruzgotać, jeżeli ktoś ma jakąś, no powiedziałbym, elementarną nawet wrażliwość, a nie tylko jakąś wysoką. Spotkanie z przyjaciółmi po latach, które zamienia się w jadkę, po prostu, które jest się głównym bohaterem, czyli tym mięsem rozszarpywanym przez wszystkich, no to gdyby nie nadzieja, ta pisana wielką literą, no to żadne oczekiwanie w tym momencie już nie miałoby żadnego sensu. Jedno wielkie rozczarowanie człowiekiem, spotkaniem. Tak, sobą, bo może sobą. Ja rzeczywiście jestem jakimś idiotą, głupkiem, patałachem. Co ja wymyśliłem sobie? Skąd mi się to wzięło, prawda? Gdyby nie doświadczenie rzeczywiście żywego Boga, który on sam jest tą nadzieją, nie to, że on daje nadzieję, on sam jest nadzieją. On sam jest nadzieją i miłością i wiarą. Więc jak mamy relację z nim, to ta nadzieja... Ja często się w niej zanurzeni. No właśnie, widzisz, ja często mam takie doświadczenie, że nie mam relacji z Bogiem, no, że brakuje mi, że w tej codzienności ja naprawdę jestem tak daleko od Niego, jakiś eon, te całe kosmosy w ogóle nieskończone, po prostu, że chciałbym być blisko, ale tak naprawdę patrzę znowu, bo gdzie, co ja robię, co ja myślę, co ja mówię gdzieś tam, czy to jest... Ale czy On to jest blisko ciebie, przecież On opowiedział, że nic nie jest w stanie odłączyć Jego od ciebie. Otóż to. No. Ja myślę sobie, rety, no ale o co tu chodzi? No przecież tyle razy doświadczyłem Jego miłosierdzia, że bo Jemu zależy bardziej. Dokładnie, że On ma większe oczekiwania wobec mnie, niż ja wobec samego siebie. Tak. A jednocześnie nie ma żadnych oczekiwań, tylko kocha. Tak. I to jest największa rzecz, bo jak już tutaj powiedzieliśmy, no, te największe przymioty Boże, czyli miłość, mądrość, nadzieja, dobro, to wszystko jest w Nim i wszystko w Nim można znaleźć. Czasami, na co sama tutaj zwracałaś uwagę i nie tylko ty, że czasami, kiedy tutaj rozmawiałem z Beatą Jakołnik-Wojcieszak w poniedziałek o nadziei właśnie i o duchowości człowieka zabieganego, ona zwracała też bardzo dużą uwagę, że czasami rzeczywiście w tej codzienności naszej możemy mieć takie poczucie braku obecności Boga, jak chociażby matka Teresa z Kalkuty, prawda? Mhm. Że ona była wierna pomimo, że ta suchość duchowa, którą przeżywała, ta pustynia była tak wielka, że dopiero to się okazało, kiedy otworzono jej pamiętniki po jej śmierci,
Ale popatrz, co ona robiła. Tutaj mamy wątek, wracamy do Albanii. Albanii, dokładnie. Do Albanii wracamy. No, bo święta matka Teresa z Kalkuty była Albanką. To, że osiadła w Indiach i tam założyła przytułki dla tych najbardziej ubogich i pogubionych. I biednych. Lotnisko w Tiranie jest lotnisko, matki, tak, matki Teresy. Mm. No więc wróciliśmy z nadzieją do Albanii, że te plaże, że te wszystkie zamurowane pierwsze piętra i ten cały chaos i ta otwartość na turystykę zamieni się w otwartość na człowieka. Mm-hmm. Że on ma też swoje pewne oczekiwania dotyczące poczucia estetyki. Tak, że oni sobie poradzą. Chociaż z drugiej strony, jak się patrzy na Bałkany, to nie jeden naród bałkański, cygański. Tak jest. Magdalena na Facebooku. Nie możemy tutaj zamknąć dzisiejszego spotkania bez głosu słuchaczy jeszcze. Jasne. Pani Izo, czy da się być ciągłym dawcą? Dawać z siebie w nieskończoność, nie oczekując nawet słowa dziękuję i nie otrzymując zupełnie nic. Czy w końcu nie wypalimy się? Tak, jeżeli źródło dawania jest poza nami. Ano. Czyli do tej nadziei pisanej wielką literą. Tylko i wyłącznie w ten sposób, czyli dawca ma mieć źródło siły poza sobą, bo jeżeli będzie miał źródło siły w sobie, ja to rozdzielam siłę i moc. Czyli musimy być podpięci do mocy większej od nas i wtedy ta moc tylko przez nas przepływa i wtedy dawanie nas nie kosztuje nawet. Ale proszę tego nie robić z prądem elektrycznym. Dokładnie. A jeśli będziemy dawać z siebie dla innych, będziemy żyć dla innych kosztem siebie, to oczywiście się wypalimy i to szybciej niż myślimy i oczekujemy. To poetycka puenta jeszcze Agnieszki. Super temat. Tuwim mówił, że plany to coś, co w rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej. O, i coś w tym jest. To jest tak, super. Zwłaszcza twoja wirtuazeria na basie i wyścigi samochodowe. Rajdy. Wyścigi, od biedy mogą być, ale rajdy to jest coś. O, Michał napisał, jak zwykle nie sposób być rozczarowanym audycją. O, jaka piękna puenta, super. Dziękujemy, mimo że przegięliśmy 7 minut po pierwszej, czas lądować tak, na lotnisku skoro nie matki śpią, to już nie śpią. Teresy z Kalkuty. My też nie śpimy. Tak. Co słychać, lądujemy, widać i czuć. Lądujemy. Ale tak. Lądujemy. Dziękuję ci, Iza, serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Izabela Antosiewicz, przytulam PR, trenerka mocnych stron, certyfikowana przez Instytut Galupa, autorka książek rozwojowych, była państwa i moim gościem. Dziękuję ci serdecznie. O oczekiwaniach, założeniach i rozczarowaniach rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że państwa nie rozczarowaliśmy. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, za państwa obecność, za wszystkie myśli, komentarze, którymi się państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało się przeczytać. Za to zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. 4 razy w tygodniu spotykamy się na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. Można nas w ten sposób słuchać przez radio w całym kraju, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zamykamy też na dzisiaj nasze forum wymiany myśli dla świetlików, które będzie czynne od poniedziałku, od 23, kiedy to po weekendowej przerwie spotkamy się ponownie, jak Pan Bóg da, i w poniedziałkowy wieczór 7 października w cyklu Na budowie relacji rozmawiać będziemy niejako, być może kontynuując niektóre wątki z dzisiejszego wieczora, o wspomnieniach jako elemencie budowania tożsamości rodziny, czyli jak zatrzymać szczęśliwe chwile nie tylko z wakacji. Beata i Bogdan Janowcy będą z nami w poniedziałek, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.